Coś muszę pozmieniać. Siemaneczko, moi drodzy. No to zaczynamy następny odcinek. Który kuźwa, który to już jest co nie z 20 chyba. 24. 24 odcinek! Ja pierdzielę. Jej! Construction Simulator. Za No. dwa tygodnie będzie ćwiartka. Ćwiarteczka będzie, tak. Od czegoś trzeba zacząć. Jak to na budowie? Wybieramy nowy projekt budowlany. Zaraz zobaczymy, co my tam jeszcze możemy robić. Zostało nam tylko dziedzictwo kulturalne. Kurde, nie. Będziemy budowali muzeum dzisiaj, moi drodzy. Tak jest, kurde, mnie I komary lecimy pożarły. na wysokie. Tam nie ma dużego zarobka, jak dobrze kojarzę. 4 miliony 300. Aha, to jednak trochę, to źle oceniłem. Myślałem, że półtora bańki max. Dużo jest. Cześć, cześć Maciek. Witamy Maćka, witamy Quintusa. Siemano wszystkim. Marcina Zielonego, Marcina Stefaniaka, Jaki Mati, Jako Tako, Jako tako. Kamil XD, oczywiście Piotra, Mateusza Sajewicza, Damiana. Dobra, to teraz tak, od czego my zaczynamy? Od spotkania, od Próchnicy. spotkania. Poczekaj, ja sobie tam... Gdzie to jest na mapce? Na dole. A, W jest, centrum jest. miasta. Centrum miasta, dobra, szybka O, blisko podróż. będzie z tego, z materiałem budowlanym. Zobaczymy, jak na tym serwerze, jak te pingi tutaj. Ale jest okej, okay, bo na zielono miałem. A, no to spoko. Witamy Chociaż Rafała nie, sorry, przerwę. Milkę, witamy Mabu. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Będziemy muzeum budowali. Dzisiaj kultura, kulturka dzisiaj. Dzisiaj żadnych wybryków, kulturka. Dzisiaj bez picia. Idziemy dzisiaj w kulturkę. Dobra. Jest facet. Oj, jest kawałek tego placu. Chłopaki, już widzę, zwozicie Ja już mam. sprzęty. Dobra. No to już można usunąć poziom próchnicy. Ściągamy... Rafik, ty co ściągasz? Materiały. Materiały, dobra. Fajnie, jakbyśmy wiecie, co mówili, co, kto co bierze, to będzie tak wtedy Okej. jaśnie, wiesz. Jadę po to, Spychacz dobra. jest Ja jak to materiały jeszcze tylko. na firmie, nie? No można sobie Ja jadę po wziąć. drugiego spycha, nie? Jest na firmie. Musisz tylko sobie Tak, wyciągnąć. ja sobie już go biorę, nie? Twój stary rolnik. Siemaneczko, witamy pani Szera. Widziałeś nowego traka? No elektryka, tak? Widziałem. Renówka elektryczna. Ale, znaczy zobaczymy, no. Zobaczymy, jak oni go zrobią. No na pewno koszta będą niezłe tego przy zakupie. Koszta zakupu. No. Wiesz co, ja sobie kierownicę wypnę, bo mi troszkę przeszkadza. No bo ty tam masz ją nieźle Fajnie, że tą wysoko, nie? kierownicę można teraz wypinać. A bo ty Na masz, teście. tak, bo ty masz Tak. kółkę do wypięcia. Tak. Autoryzację jeszcze poproszę. Już. A, poczekajcie, bo wam nie dałem tych. No. Uprawnień. Ale Rafik wycwanił się, wszystko dał na ten, na No bo na bazę. przyczepę. Moto na naczepę mi nie chciał wejść, więc. No bo trochę tego jest. Z Dobra, jednej strony dobrze. to co, ściągamy to wszystko? Co niby? No tą poziom próchnicy, tak? A ja już mam 15-16%. Dobra, już jadę. Już będę ci tutaj z tej strony ogarniał. Głęboko to trzeba? Nie, to jest, próchnica jest płyciutko. Cześć Kamilu. Siema wszystkim. Siema wszystkim, siema z No. rana jak śmietana. Dobra, co my tu mamy? Rafik, postaw Zielone żurawia. płyty. Oj, Okej, tak, tam widzę. żurawik czeka na postawienie. Ale ty szybko, kurde, on to robi, nie? Jest płytko, on się nie męczy. No po co to masz? Albo muszę jeszcze może bardziej przestawić ten. Ja na maksa wziąłem w dół i na maksa wysunięte do przodu są Na płyty. maksa wziąłeś? Wszystko na maksa. Maks w dół i maks pochył do przodu. Dobra, jadę. O! O, Dobra, jedź. dobra. No to jedź. Ja już cofnąłem, to już dojedź. Spoko. Teraz jadę. Nie cofaj, kurwa. Nie, ja się obrócę. Obracam. Dobra, myślę, że się zmieszczę.
Moi drodzy widzowie, aktualizacja była. 1,3 giga tutaj do tego symulatora, ale bardziej poprawki. Żadne jakieś znaczące. Jedynie voice chat. Voice chat doszedł, tak. Można teraz rozmawiać. Kiedyś można. Alo, alo! Kiedyś można właśnie tak zrobić przez voice chata zamiast na Discordzie, to na voice chacie sobie pogadać. No, takie, takie nie mikrofalówki, tylko krótkofalówki chciałem powiedzieć. No, mikrofalówka też może być, jak to woli. Jak sobie podłączysz mikrofalówkę, to będziesz miał mikrofalówkę. A, uźba. Elektromagnesy wszystkie by nam mózgi zjerały. A, dobrze, Quintus, małpka. Małpka z rana na budowie to jak śmietana. Dobre, dobre. Dobra, towarzystwo tutaj sobie pracuje. Cześć, informacja ratownicza. Dobra, Daniel, to ty jedź. No dobra, bo zakręcisz. Ja do kołka się kręcę. Dobra, to ja też tutaj sobie. Witam, Bąku. Bąku, Bąku. 54, 55. No to te górki trzeba pozbierać. No właśnie. Bo trochę tego się narobiło. Troszkę tych górek jest, nie? Mój to się obraca. No te górki nam tutaj przeszkadzają. Ewidentnie. To znowu noska idzie, przed chwilą była, ej. Ty, coś nie halo. Co to? Przed chwilą była, nie? Ciemno się nagle zrobiło. Nie, chyba wstaje słońce. A, dobra. Za góry. Mamy jakąś godzinę. 6 rano. Dobra, tego tak ciemno się zrobiło. Kuźwa, 6 rano, my do roboty. Ludzie, kochani, na budowie. A ty na którą do pracy chodzisz? Przepraszam nie, się bardzo. Nie, na 6 nie chodzę. A. Chodzę między 8 a 9. Jak się wyśpisz? No, można tak powiedzieć. No to ja niestety na 6. To współczuję. Ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Da się przyzwyczaić. Witam, Stefan! 10, ponad 10 lat już, tak? To już człowiek no jest tak no to, że... Człowiek się do wszystkiego może przyzwyczaić. Ale jeden minut jest tego, wiesz, ci powiem jaki? Że ja w sobotę o 7 czy 8 jesteś w nogach, bo już nie idzie pospać. A, no tak, bo jesteś przyzwyczajony do wcześniego wstawania. No właśnie, Nie pośpisz. Chyba żonę zabierz. Cześć, Marysia. Słuchaj. Marysia. Co? Marysia. Marysia mi się z czymś kojarzy, ale może nie będę mówił, dobra? Rafał, jutro masz wolne. Rafał. Tygodnie. Kto ci dał wolne? Kurde, poszaleję. Młodzi to muszą dużo pracować, żeby starsi mogli odpoczywać. No ale nasz Damianek już do roboty, już go praca wezwała. Koniec laby. Dwa miesiące kiedy przeleżał, to na niej dwa miesiące zapierdziela codziennie. Nasz Damianek musi teraz odrobić tutaj. Nie ma lekko. Dobra, nie gadajmy, bo jeszcze przyjdzie nas zjebie. No pewnie tak będzie, no. Ty, ale wiesz co, tutaj naprawdę trzeba pogrzebać głęboko, bo... Nie, a te górki się porobiły, bo to... Te górek jest tutaj w pyte. Ale idzie, 81%, nieźle. Marysia mówi tak, trzeba pracować, Mosiek. Ja pracuję. Wy się znacie? Tego... Nie. Chyba, że o czymś nie wiem. Może jeszcze o czymś nie wiesz. No. To Marysia, tam na priv, nie? Bacie, dobrze. Na priv. A to taki Janusz lat 40. Z wąsem. Marysia. A pamiętacie, taka komedia stara była? Taka stara bardzo. Co Marysia pędziła ten, bimber? Nie, to nie będę pamiętać. Rafik może pamiętać. Być może. Jak to się nazywało? Czat, poproście, proszę was, pomóżcie. Marysia pędziła z cukru bimber. A Marysia była facetem. Nie mam pojęcia, to ja nie jestem. Pamiętacie może czaty? Marysia była facetem i chodziła do sklepu po ten. Poszukiwana, tak właśnie. To było co? Marysiu, idź do sklepu. Tak, to była Maryśka. A te Maryśki takie są właśnie. Cicha woda brzegi, to tak grafik. A w Medievale to już całkiem.
Jak tam Rafik w Medievalu? A właśnie, jak tam kobitki? Tam podrywasz jeszcze dalej, Rafik? Ile tam dzieciaków w drodze? Bo z tego co wiem, to jedno, ale... Aha, ale, jeszcze... Ale w drodze, czy już się urodziło? Jeszcze nie. Następna wiosna. Jeszcze nie. Zobaczymy, co z tego będzie. No, oj, musicie tam... Marysia, co ty gadasz? Co ty gadasz? Muszę czadu odpalić w ogóle, zaraz. Marysia, ja nic nie piłem, naprawdę. Mówisz mi, woda dzisiaj tylko, nie gazowana. Albo lekki gaz. Albo lekki gaz. O, ja muszę czadu ten odpalić. Woda z lekkim gazem poszła, nie? O. A, bo już musimy się ten ewakuować. No, uciekaj. Dobra. Telefon wyciszyć. Dobra. Czekaj, bo coś mi... O, jest, już działa. Co my teraz mamy? Wykonaj nachylony wykop. Nachylenie do budowy. Uuu, panie, a z której strony? Co to kuźwa jest? A tego nie robię. Ja, to spychaczem musimy się wgryzać w ziemię. Dobra, co ty gadasz? Wykonaj nachylenie wykopu do budowlany. Wykop budowlany, kurwa, jak oni to piszą, to nie wiadomo. No nie wiem, zobaczymy, no wgryziemy się. O, kuźwa. Oj, Rafik, bierz swojego następnego. Oj. Aha, cię wypożyczyć mam, dobra. Bierz, no, bo tutaj bierz co chcesz, nawet deszcz. Nawet deszcz to lepiej nie. Dobra, wgryzamy się, no. Kto powiedział, że będzie lekko? Oj, nie, zobacz, ja tutaj się wgryzam, a tutaj jest cały czas czerwone. Coś czuję, że będzie... Ja też, no ale to wiesz, nie od razu... Będzie jeżeli... grubo. Ja jak pamiętam, jak budowałem jakąś... O, już jest. Przystanie rybacką jakąś, nie? No. To kuźwa, tam... To spokojnie dwa spychy na... Jeden na drugim by wszedł. Tak głęboko. No wiesz co, tutaj dokopałem się do zielonego, ale... Wcale płytko nie jest. No nie, no ale tutaj nie ma tragedii. Uwierz. Ale nie jest tragedia. Paweł by ci powiedział, aby był. No właśnie, Pawła nie ma, coś się nie... Ale w pracy? No może w pracy jest. On, no, pamiętam, że on dość... Ale Paweł nic tam nie mówił, że by coś chciał. To będzie. No, no się nie, czyli nie, to, będzie, to wpadnie. No. Nie deklarował się. Ale on zazwyczaj późno... No tak, nie powiem, ale jakoś tak kojarzę, że później kończy. Mhm. Paweł, jest Paweł. Paweł, chcesz? Paweł, chodź! Paweł, cześć, siema. Paweł. Paweł, bo mamy roboty sporo. Rafik, jak się wgryzł, jebaniutki. Zobacz, ja nie mogę tutaj w ogóle. A ja tak płytko, u mnie to jest max. Znaczy, na czerwone jeszcze muszę poprawki robić. Ale 6%, więc idzie w miarę. No, jakoś tam idzie, ale... A, dopiero wrócił. No to jak się ogarniesz, to zapraszamy. Paweł, kolacyjka i heja do nas. Zjedz coś. Bo tu 4 bańki do podziału są, na 4 idealnie. Słuchaj, napij się. I dawać. Do roboty. Dobra, zjem i wpadnę, spoko. Tak, damy radę. Miejsce jest dla ciebie, więc... Tak. Twój stary rolnik, pozdrowisz mojego brata, bo jutro ma bierzmowanie. O kurde. O grubo, bierzmowanie. Się bierzmowania zaczęły? Ja, to zależy. Ja powiem szczerze, już zapomniałem, kiedy miałem bierzmowanie. Ale miałem. Mi się coś bardziej maj kojarzy. To zależy. Ale... Kiedy biskup ma czas. Ale żeśmy Alpy porobili tutaj, ja pierdziele. No. Poryte. O, kuźwa, mam zielone, chłopaki. Będzie robota, naprawdę grubo. Damy radę. Maj to w komunie, tak, maj to komunie, okay. Tak, tak. Komunijny miesiąc, no. Ja idę, na jedną na pewno. Zaśpinę za czaszykować, matko kochana. Jezus, Rafał, 50 dni urlopu, ludzie. To ileś ty, chłopie, to zbierał, 5 lat? 5 lat nie chodził na urlop. Kuźwa. Nie no, 2. 36 dni mu zostało z tych 50. To i tak dużo. Matko, to i tak dużo. Czy jeszcze pierdzielca przez ten czas można dostać.
No chyba, że wyjedziesz, nie? No chyba, że tak, no to wiesz, no, ale... Jakbym miał tyle dni, bym sobie do Tajlandii poleciał na miesiąc. Ale wiesz, na przykład jeśli, bo czasem jest tak, że szef ci powie, wiesz co, to masz za tydzień, czy nam nawet, nie wiem, poniedziałek wolne. No i nie zawsze idzie to od razu coś zaplanować, nie? No, to fakt, nie? Chyba, że wiedział faktycznie, nie wiem, dwa miesiące do tyłu, bo to coś mógł coś tam podziałać. O, Marcin będzie ojcem chrzestnym, uuu. Oj, to będzie bolało. Ja jeszcze nie jestem, na całe szczęście. Na razie. Na razie. Się nie zapatruję na razie. Jak trzeba, będzie to się będzie, no co. Quintus, ja mam Rafi, gdzie ty się do mnie chcesz tu wjechać? 7 maja? Nie wiem, kiedy jest 7 maja. To jest głębiej. Majówka jest w tygodniu chyba teraz, w tym roku. Jakoś czwartek, środa, tak. Czwartek, piątek. Środa, czwartek, piątek, no właśnie. A jak weźmiesz poniedziałek, wtorek, to masz 9 dni wolnego. O ja pierdziele. Rafik się przedostał. O, Michał, super. A skąd masz jakieś namiary na dobre chaty? W Tajlandii, czy co? Ja będę planował do Tajlandii, ale to dopiero za rok, za dwa może. Tajlandia to jest gorący kraj, nie? Nie, ja już byłem dwa razy, nie? Bardzo mi się podobało. Tylko dopiero gdzieś za rok, czy może dwa się tam będę wybierał. Ale się Rafik to rozpierdzielił, wiesz? Ja tak ładnie, jedno przy drugim jadę, a ten mi się wrył. Nieładnie, nieładnie. Dobra, 30% mamy. Nieźle, idzie dobrze. No, idzie, powoli, ale do przodu. Powoli, ale do przodu. Wow, mnie wypieprzyło. Twój stary rolnik, ale weź ty poczytaj trochę regulamin, co, kanału. Bo tak trochę... No właśnie, no, nieładnie tak. No tak, weź sobie przeczytaj regulamin tego kanału, bo tutaj nie ma wolnej Amerykanki. O, Rafik, kuźwa, jak cię tam miota. Tak, akurat wyszedłem do menu. Kurde, nie rozumiem tego. Każe mu usuwać poziom próchniczy, nie? No, tak. A później, kuźwa, jeszcze głębiej się wgryzać. Od razu mogli powiedzieć, wgryźcie się na 3 metry. Nie, to bez sensu, nie? No, tak, taka podwójna robota trochę. Szkoda, to jakoś tak dziwnie to zrobili. Mogli to zrobić na przykład, usunąć jakieś elementy z placu, nie, budowy, a później się wgryźć. Nie, albo ominąć ten poziom próchniczy i od razu się wgryzać, nie? No, albo coś takiego. No to spokojnie 10 minut do przodu bylibyśmy. Tak. No ale co zrobisz, no tak trzeba. No wiesz, w końcu 4 bańki nam płacą, tak? No jest 4300 chyba. No, powiedzmy. A jak to wygląda ten poziom? No nie jest źle. Nie ma tragedii, damy radę. A z tym hakiem idziecie? Ja jadę z hakiem w dół. Nie. Ja normalnie. Ale myślisz, że pomaga? Aż tak bardzo nie trzęsie. A, poczekaj. A jak to się robiło? Od F? Przez menu te kołowe. A, jest, dobra. No. To ja z tym haczkiem będę też, z haczykiem jeździł. Stabilizuje cię trochę. Stabilizator jak tam, płetwa w łodzi. No. Na jachcie. Oj, mamy tego. 39% jest, dobra. Gryzamy się dalej. Ja już przejeżdżam, czekaj. Ja muszę od tej strony, bo od tamtej strony nie chcę mi za bardzo mocno się wgryzać, żeby wyjść na równo z Rafikiem. Dokładnie. Super, Kamil, super, brawo! 38 dni. Matko jedyna. Fakt faktem, ja w tym roku jeszcze mam prawie cały. No, ale rok się niedawno zaczął dopiero, nie?
No ale wiesz, były święta i tak dalej. No tak. Chociaż na święta nie było dużo do wzięcia. Kuźwa, tutaj taka górka jest. Trzeba to wszystko zepchnąć. Aha, bo wy spychacie jak gdyby od tej strony, tak? Ja mam... Nie wiem, jadę byle jak. Byle zepchnąć. Każdy robi swoją stronę. Nie, no to będzie bez sensu. Ja jadę w tamtą stronę. Dobra, 44. Najważniejsze, żeby procenty szły. W sumie nie wiadomo, że to nakrzlenie jest. Właśnie też nie wiem. Byle zielone było. U mnie mam zielone, więc jest okej. Okay. Miałeś. 46%. Rafik. Ale miota nim. Nie mogę podjechać. Jak siatan. Guźwa na 3 te, na 3 buldożery. Ty kopiesz, oni zasypują. Nie. 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 Tak to nie. Marcin, ja mam jeszcze 30 zaległego i 26 bieżącego. Ja pierdziele, człowieku. Alcim, gdzie mi tu się wcinasz? Nie, wiesz co, podbiło mnie. No, no ale... Dobra, spokojnie, damy radę. Podbiło mnie. Mhm. Luz. Luz blues. Taka połowa. Ale tutaj mamy te Himalaje, dawaj, trzeba to wyrównać. Dawaj te Himalaje. Jest taki hopsiu, bo ty zrobisz, przejedziesz po Himalajach, a zrobimy się dwa kolejne. No, to fakt. Po bokach. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz. No co zrobisz, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Trzeba się wgryzać i tyle. Cześć Pultyn, siemaneczko, witaj. Uda, tutaj tyle ników nowych, dla mnie nieznanych. Nie, Pultyn już bywa, nie? Dla no. mnie nowy tutaj ktoś był. Marysia Dąbrowska to chyba nowa jest, bo ja nie kojarzę. Ja tym bardziej. Bo nowy. Nowy, nowa. Bardziej chyba nowy. Oj, Maryśki. Michał pisze, z dziewczyną mamy agencję nieruchomości w Tajlandii. Koniec maja otwieramy na Wilanowie. O, Michał, kurde. No widzisz, że jeszcze w Warszawie. Ty jeszcze się Rafik załapie. Jeszcze to zrobimy ten może wyjazd ekipowy. Wspólnota będzie w Tajlandii. Na jakieś Phuket albo coś, nie wiem czy dobrze mówię, jeśli chodzi o Tajlandię. No, ale ja lubię, jak jeżdżę, ja byłem dwa razy w Tajlandii byłem, tylko ja lubię zmieniać, nie? Trzy dni i następne. Następna wyspa, albo gdzieś w inne miejsce i tak... Żeby nie leżeć. Nie, trzy dni i zmienia. Trzy, cztery dni max. Tam wysp jest sporo, nie? O Jezus Maria, człowieku, jedna na drugiej. I każda jest osiedlona i turystycznie zrobiona. Byłem na Phuket, ale Michał, dupy mi nie urwało Phuket, sorry. Reklamowane już może, były ładniejsze wyspy, nie? Phuket taki turystyczny jest mega, ja wolałem takie troszeczkę gdzieś na odludziu, mniej ludzi. Bardziej dzikie. A czy Phuket to tam, Jezu, to tam jest takie zbiorowisko, że... No bo to jest najpopularniejsza moim zdaniem, nie? W ogóle tam jest lotnisko międzynarodowe i tam wszystko przylatuje. I wszystko tam ląduje. Wszystko tam ląduje, nie? I wielu osobom nie chce się nigdzie jeździć, tylko tam zostają. To. Ale to nie jest, to jest taka pół Tajlandia, nie? Taka mega turystyczna Tajlandia. Ja wolę taką bardziej dziką. Cześć, Grzegorz Sosnowski. Wziąłeś, wypożyczyć skuterka, pojechać. Tak, wypożyczałem, tak. Brałem sobie na 3 dni czy 4 i po wyspach jeździłem i zwiedzałem. Małpy ci gdzieś latają po drogach. Małpy, węże, jakieś kurwa glonojady chodzące. Mówię ci. No, fajnie. Egzotycznie jest, zajebiście. A jak tam szczepić się trzeba na takim... Ja się nie szczepiłem. Ale zalecają albo coś? Na jakiś tam dur brzuszny, na dengę jakąś, ale ja się nie szczepiłem. Znaczy zalecają. No jak chcesz to się... Mamy się szczepili. Cię wytargałem, kujo, do tyłu. O, wytargałeś mnie nieźle. Marcin, brakuje żabki. Tak, brakuje żabki, masz rację.
To żabkę można otworzyć. Bąku był na Phuket, Krabi, Fifi, Bangkok i rezerwat Słoni. Ja byłem jeszcze na Kolancie. Kolanta, Jojaj, Jojaj, wyspa Jojaj. Uwaga, jestem z tyłu. Byłem na Krabi, byłem na Fifi, Aonang. No matko. No byłem, tylko zwiedziłem. A najładniejsze to mi się Kolanta podobała, no i Fifi. A powiem wam, gdzie ja byłem. No to mów. Nad Bałtykiem. Nad Bałtykiem. Jak dobrze trafisz, to też jest nieźle. No, wiesz. Pogodowo jak trafisz. No tak. Akurat mieliśmy jeden dzień wtedy. Takie dość podzielało, a tam to wszystko było fajnie. Tak, Fifi, tylko że jest znowu mega turystyczna ta Fifi. To z tyłu, buźwa. Nie, bo ja już kopię tutaj, nie? I tak cię trochę podbiło cię na górce. Mhm. Nie spodziewałem się, tak wiesz, na pełne jadę do tyłu, a tu ojciec mi od dupki wjeżdża. Ile? 73%. Dobrze, idzie. 74. Czołem, Marcin Swaczynka. Siema. Siema, Marcin. Siema, driver. Pauza, czy... Tak, Quintus. Szczególnie Sosnowiec jest niczego sobie. O tak, te widoki. A Białystok słyszałem. Sarniak ostatnio się wypowiadał na temat Białegostoku. Źle trafił tyle. Te żubry. Mówi, że źle trafił. Zobaczymy jak w tym tygodniu, bo ja nie wiem, on chyba ja wiem, dlaczego on źle trafił. No on coś, nie był w sezonie. On coś mówił, że właśnie tak, że... Teraz coś mówił, że ja będzie. Tak, w niedzielę wyjedł akurat tam. Ale chyba na tydzień, jak dobrze kojarzę? Na tydzień, chyba jeszcze na tydzień. Marcin, jeszcze 3 godzinki pracy. A po nieco 9. Ale może Marcin, ty codziennie jeździsz? Tą ciężarówką? Czy masz jakieś wolne? Na weekendy pewnie. Chociaż to jest spożywka, więc może jeździć cały czas. Może i codziennie. Idzie codziennie spać. Idzie na przykład codziennie spać do domu, ale... Ale jak ma bazę blisko... Ma bazę blisko, to jeździ codziennie. To jedzie codziennie. No. Będziesz on Dino chyba jedzie, jak dobrze kojarzę. Chyba, że popierniczyłem osoby. Nie pamiętam. Marcin czy na Dino jeździł? Nie, Danko jeździł. Danko latał na Dino. Tak. No. Ostatnio nawet gadaliśmy przecież. Tak. Tam mi się. A Marcin to tym, Wolwiaczem. Tak, Marcin Wolwiaczem. 500 jeździ. Tak jest. Jedenastki, od poniedziałku do piątku, weekendy w domu. Międzynarodówka. Mhm. Czyli tak dobrze, że jest w domu na weekendy. No, to super, bo czasami jest tak, że go 3 miesiące nie ma, nie, kierowcy? Nie, aż tak to teraz już nie ma, jest ale kiedyś, system ale 3, kiedyś 1. Tak było, ale kiedyś no. Tak było, było tak. Jest system 3.1, 2, chyba 1 nawet. No, jest. Ale kiedyś jeździli tak, że kuźwa nie było ich miesiącami. A kobiety później tam sobie... No wiadomo, nie? Wiadomo. Tęsknota. Słuchaj, swoje robi. Wiadomo, komin trzeba przeczyścić, nie? A jak nie ma kto, to pójdzie do jak kominiarza. No, kominiarz się znajdzie zawsze jakiś. Nawet za płotem. No, bardzo często za płotem. Cześć, Arkadiusz. Kurde, coś nam te procenty nie idą, panowie. No wiesz, to najgorsze jest. Trafik lewa, prawa twoja, jestem. Kominiusz Sandomierza, tak. Tak, albo z Dąbrowy. Ojciec Mateusz. A co tam się fancy mycie u was w Warszawie wydarzyło ostatnio? To znaczy? Z tymi trupami. A, no, w jednej kamienicy cztery trupy, no grubo. I to kto jak kto, ale nasz brat wschodni. Brat w cudzysłowie oczywiście. A ja nie czytałem jakichś... Ukraińiec. Tam... Ukraińców, tak? A. Mhm. Znaczy Ukraińiec, no, skończył żywota dla nich, nie? Aha. Znaczy ja tylko czytałem, że cztery trupy, ale tam, co tam się wydarzyło, ten cztery. Na Woli, Bąku, no. Kurde, jaja niezłe. A,
Widziałem tylko, że tam właśnie... No chłopaki, 92. Było, jest dobrze. Było grubo. Ciekawe, czy go deportują, czy będzie siedzieć u nas w kiciu? No, zobaczymy. No najlepiej go wywalić, co? Na cholerę będziemy go utrzymywać. Najlepiej to kurwa na front. To mówię, wywalić, niech tam idzie. Na front, kurwa, karabin do przodu i tam. Tam się wykaż. Już pokazał co nieco, to niech idzie. Ale ja nie rozumiem, przyjechał do Polski i on był jako bezdomny, no to jak, jakim prawem on tutaj w ogóle był? No, w ogóle jak przeszedł przez granicę, nie? Przecież no. Były te... Chyba, że młody, bo ja nie milion tam lat na. Nie, tego też nawet nie wiem. Bo jak młody to mógł przejść, bo tam nie obowiąz... Bo tam ten pobór to był... Od 25. Od 25 albo 7 nawet. Albo tak. Ale mimo wszystko, no przyjeżdża chłop, kuźwa i żyje na ulicy, no to trochę nie halo. To po co on tu przyjechał? Niech sobie tam siedzi. Dokładnie. No chyba w kontrabandzie, tak. Kontraband policji przekroczył granicę. Tak. Dokładnie. I pan sim, nie zapałeś go, jakim prawem? No, ale to nie, ale to Bąku go nie wyłapał, bo to Bąku gra głównie. Ja to raz już dawno skończyłem. Nie no, nie. A to zmniejszyli, Michał, bo było 27 chyba, to zmniejszyli do 25. Ale też była afera ogólnie na Ukrainie, że... Bo wiadomo, już zaczyna im brakować ludzi. Mięsa armatniego, nie? Ludzi, no. A to jeździli po mieście jakimś tak dalej... Łapanki z... robią, tak. Znaczy, nie, w sensie zgarnęli chłopaka. Myśleli, że on jest, wiesz, 18 i tak dalej. Aha. A się okazało 14-latek. Wsadzili go, wiesz, do tego busa, wiesz, tamten się zaczął stawiać i tak dalej. Co ty gadasz? Wiesz, a to nie słyszałem. Lufę do głowy mu poprzestawiali, wiesz, nastraszyć go chcieli, a to się okazało 14-latek. Nie słyszałem. Ostatni procent, panowie. Znaczy, ja to na TikToku, gdzie oglądałem jakiś wywiad jakimś... Nie, to ja pierwszy... Jest, co prób? Jest słupka? Mamy jest. To, kurwa! Najgorsza chyba rzecz. Dobra, co teraz? Patrzcie, 500 tysięcy wpadło. Jo, mi tu bańkę pokazuje. Znaczy, ja mam 500. A nie, dobra, następny etap chyba. To Rafik, siadasz? Siadam. To siadaj. Cześć Kasia, siema Kasia. Kasieńka, witamy, witamy. Cześć Kasiu. Dobra, co my tu potrzebujemy? Czyli tak. Dobra, a dźwiga mamy, już mamy. Jest. Mamy. Trochę bije dostarczania i co będzie? O, hej, betoniara. Fundamenty, czyli będzie betoniara. Ja już idę po jedną. Biorę jak coś, dafa. Jaskanie. A nawet tutaj jest, a już Rafik przyntargał, okej. Okay. Tak. Ja sobie. Dobra, to ja idę szybkie, sik. No to, a tutaj na budowę, do tego. No idę tam do tego, tam za Rafikiem zostanę. Dobra. Gdzie te palety drewniane potrzebne tutaj są? Informacja ratownicza polska. On pisze, 4 mężczyźni, to tak, no to wiem. Wiadomo, że był udział osób trzecich. 7 osób zatrzymanych, nieźle. O co tam chodziło? Może się dowiemy za jakiś czas. Update do City... Marcin, nie wiem, bo ja odpalałem tego Steama, ale nie pobierał mi się żaden update do City Bus Managera. Także nie wiem, chyba że teraz jakoś. Kasieńka. Rafał, w końcu w domu, ale dziś dużo dzieciaków polowali na nowe energetyki znanego youtubera. O kuźwa. O. Ale i tak im nie spadają. Ale wiesz co, energetyki naprawdę to jest taki kurwa chujowy napój. Sam cukier praktycznie. Cukier i kofeina w dużych stężeniach. Ja pamiętam, jaką miałem akcję z Energolem kiedykolwiek i jechałem właśnie nad to morze. I pierwszy raz kupiłem sobie Red Bulla. Mówię, tak sobie wezmę na drogę, nie? Myślałem, że tam wykituję przez tą kierownicą. Pikawka ci ten waliła? Jezu, no mam, tak się czułem, jak nie ja. Ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. No. A bo to w tak dużych, w dużych stężeniach jest, nie? Jak naćpany ja bym był jakiś. No, to w dużych stężeniach leci. I on mówię, o nie. Teraz czasem dziczka se wezmę. I powiem ci, to jest fajne. Nie ma tragedii. Ale to raz na jakiś czas.
No, tylko że wiesz, małolaty to piją, kurwa... Nada, dlatego wpieprzyli im no teraz i bardzo, zakazy, i bardzo dobrze, tylko już za późno, nie? To powinno być dużo wcześniej. Oni piją se tak wątrobę rozpierdalają tym, że głowa mała. No wiesz, będą cierpieć później, nie? No, dokładnie, to będzie to później wyjdzie, nie? Ale... No. No wątroba cierpi na tym najbardziej, nie? Dokładnie. Chociaż wątroba jest jednym z organów, który się najszybciej regeneruje. No, jak go cały czas nie będziesz katował, nie? No to musi być, wiesz, czysto, nie? O, super, Michał, ściągnął się patch do FMA, super. Ty, Michał, oglądasz FMA? U mnie? Bo tam jest niewielka grupa chętnych na to, ale mi się podoba, więc... Na szerszeniu, dobry wieczór. Bąku, teraz obniżyli zawartość minimalnie od granicy, żeby jednak nie zaliczyła się i można bez dowodu. O, Polak potrafi. No widzisz. I cerny potrafią, żeby jak tylko zarobić na tym. Kurwa, państwo wprowadziło limit, a oni dali gram mniej i dziękuję, wszystko jest legalne. Twój stary rolnik, ty chyba nas nie rozumiesz. My mówimy, że to jest złe, a ty się z tego cieszysz, że jest fajnie. No nie jest fajnie. Wiadomo, no dorosły raz na jakiś czas, okej. Okay. Ale po chuj, kurwa kawy się napij, człowieku. No tak, no ale jak jest gdzieś w trasie czy coś, znaczy no wiadomo, no, można sobie zjechać, no ale, no wiesz. A to fajnie, Michał, to cię cieszy. I co, ostatnia paczka? Ostatnia. Ostatni. Ostatni. Którą mamy? I znowu nocka. Znowu nocka, ale wiesz co, ja tutaj mam taką opcję. Tak, przy tej kawie, nie? Tak, przy kawie, ale teraz nie mam jej, czemu? A mam. Kaweczka, przerwa na kawkę. I jeb. I czekaj, wieczór, południe, poranek. Poranek. To i tak nie mamy. Uj, ale walnęło po oczach. Ale mamy... Szósta. Szósta rano, pobudka. No widzisz, Kasia? Do roboty. Przecież czysta przynajmniej, że nie piłaś energola. No, to jak ty się uchowałaś, kobito? Nie. Jak ty się uchowałaś? Nie piłaś energetyka. Co tam, Rafiku? Szukasz teraz, co? Tak, szukam w tym gąszczu. Poszarpane. No, poszarpane. My, nie, ja dzisiaj tylko gram tego, Construction Simulator. Budujemy tylko dzisiaj. Dzisiaj u mnie nic więcej, nie jest przewidziane. Byśmy tylko skończyli, to jest cud. No. Halo, halo? Marcin, wiesz co, z tras... Halo, halo, Paweł, siema. Są tam foty. Cześć, Paweł. Cześć, Paweł. Już sobie dołączam do was. Dobra, dobra. Okej. Okay. Hasło znasz? Chyba. Na Turcję, aby coś, nie? No, znalazłem. Także Marcin, tam jest, są fotki chyba, jest coś takiego, nie? Nas na Discordzie, czy nie ma? Jest. Screeny. Screen, no, albo tam wrzuć, nie? Może. Na screeny wrzucaj. Albo do ETS-a w ogóle. Albo do ETS-a, albo na screeny, gdzie tam chcesz. Bo na ETS-a czasem też wrzucają, właśnie. Tak, tak. Bo screeny tam dobra, Michał, wrzucają spoko. Z jakiejś wakacji i tak dalej, nie? Dobra, Michał, spoko. Brakuje mi paczki, kulka wodna. Nie dowieźli? Nie dowieźli, albo ani ona nie leży tam na tym złomie tam? Poczekaj, Rafał. Przy twoim dźwigu? A to nie jest to? To tak... Nie, to są belki. To są belki. A to ma być paleta drewna. Nie ma. Nie ma, to trzeba domówić. Nie ma, nie? Kto robi zakupy? Ojciec? Ja robiłem zakupy, nie, ale... Nie, ja zakupów nie robię. Nie, dobra. Nie ma faktycznie. Są same szalunki. To trzeba dokupić jeden, żeby... Dobra, ja Rafał, jeszcze mam to robić. Z dostawą na plac budowy. O kuźwa, szybko to zrobię. Zobaczmy. Drewniane belki. Ale tego jest. Ale drewna. A może gdzieś jest pod spodem, wiesz? Coś mi tu... kurde. Bo ja chyba dotykam. Dobra, gdzie to teraz dostarczyło? Wam to się tak długo wczytywało? Nie. Znaczy, pierwszym razem mi się wczytywało sporo. Bo do dzisiaj jakiś update był. Był 1,3 giga, tak. No. Zobacz, tam pod spodem nie masz.
Jest coś. Deski są. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze jakichś jednych. To się domówi, tam daleko nie jest. Witam Nika. Dobra. Trzeba szykować się na odpakowywanie. Ale dołek niezły. O, piwnica spora. Niezły jest. No, spory budynek będzie, wiesz? Bo... Musimy się opuścić. O, okay, już kurde ten. Lejemy. Lej, polej. O, Paweł, wywaliło cię. Wiem, że coś się dzieje. Ja rozstawiam machinę. Ja już siadam, momento. O, jest. I będziemy lać. Ale to chyba tak jakby dwie części były, nie? Tak. Nawet tam jest w tym. O, ja tam będę musiał zjechać. Rafik na pewno za chwilę weźmie skanie, będzie tam jeździć normalnie kołami. Ja już to widzę. Czytaj mi w myślach. Już jest, mówiłem. Dobra. Lejem, panie. O nie, Rafiku, ty to jesteś agent. To już go poznałeś, widzę. No. Ile tutaj u nas Damian siedzisz? Tak z pół roku już będzie, czy więcej? To. No ty. No, będzie. W strepie VIP. Jezu, nie pamiętam. Bo ty żeś na Constructionie chyba, nie? Tak, żeś się zajarał. No bo miałem Constructiona, mówię, chłopaki grają w trójkę, mówię, a dam wspierającego i z nimi program. Bo wtedy ten pierwszy to byłem na manie bez głosowego, nie? Chyba tak, chyba właśnie tak. Tak, bo wtedy tam miałem problemy, żeby tam dołączyć, na przykład do Feskaja mi tam wyszło. A no tak, bo cię wrzucało tam do tego, nie? No. Później to już. A później VIP-ki piątkowe się zaczęły i tak. I się tymi gangusami się. Spodobało się. I przynajmniej dudno nie jest. A, Rafik kurde leje stej, z betoniary. Rafik idzie na gdzieś. Na grubo. No tak, no to dobry pomysł, bo to szybko leci. No dobra, to już jestem na pas. No i witamy. To witamy. Witamy. Na wejście kata wody, gdzie jest, halo? Kurczę, gdzie była Biedronka? Spóźnione to musi postawić. Nie spóźnione. Jak, o której zaczynamy? Zobacz, my tu już dziurę wykopali. Paweł ma, Paweł w liście obecności ma spóźnienie. No. Dzięki, Roniku. Brakło. Nie wiem, jakieś wsparcie dźwigowe? Jest wsparcie dźwigowe, duży dźwig jest. Dobra. 76%. Marysia, nowy odcinek Cities Bus Manager będzie w sobotę. O, widzę, komuś też się spodobało. No. O, skończyło mi się. To jest najgorsze. Napełnić. Ale tego betonu tutaj pójdzie, co? No. Ja pierdziu, dużo. Rafik, ty tam... Nie dziwię się, że trzecia gruszka u ciebie, no. Ty połowę wylałeś. No, pewnie tak. No. Będzie z tego. Tak, Rafik zapoczątkował nową tradycję lania betonu. Piwa, aby to tak zobaczyli fachowcy, albo BH-powiedz jakiś. Ale słuchaj, ale oni może jeszcze nie znają tej metody. No. Ale BH-powiedz, aby to zobaczył, to przede wszystkim on by tam nie wjechał, prędzej opony by poszły. Ale, ale oni jeszcze może nie wiedzą, że taka jest zajebista ta, no, metoda. Ja już. Dobra. Jakby, słuchaj, jakby nas zobaczyli... Dobra, druga część. Jakby nas zobaczyli, to by wiedzieli, że tak można. Tak, musicie całkowicie chyba wyjechać. Tak. Ja bo to z drugiej strony będzie. Wyjeżdżam. Ja sobie cofnę tutaj przy Pawle, sobie się ustawię przy dźwigu. Dobra, i tutaj lejemy. Jak tam panowie na tego, na DLC do Simraila czekacie, czy tak? No czekamy, ale wiesz... Byle...
Byle było. Ile można było czekać, kurwa, już to tak długo jest, że... Daniel, my czekamy tak samo jak na święta Bożego Narodzenia. Przecież to miałeś jedno. O, ciekawe, jestem też ciekaw, co i tam... Ale, przede wszystkim jaka cena wyjdzie tego, troszkę z tym czekaniem to tak przesadzili, no. No trochę zaproszeniem w chuja robią, no. Troszkę ale tym... fajnie byłoby, jakby ta metoda, co Rafik robi, to nie była później nazwana jego imieniem. Ha! Metoda Rafika. Jak pan lejesz? No mamy metodę Rafika. Na Rafika. Kurde, jak się rozpędzi, to tylko tak się doczytuje ten beton. Rafik Design. Bo jak Picasso normalnie. Tak. Oleje tym betonem. Rafik, a z góry to zarąbiście wygląda. Rafik, tu w moją część proszę mi nie wierzyć. Ja chcę to chociaż wylać w całości. Kurwa, jakieś tutaj wzorki malujemy na tym. Tak. Nie, Rafik narysował swój ten logotyp od razu. Logotyp. Przecież to jest autoreklama. No, autoreklama. A patrz, nie skumałem tego, no. No. Niby sobie jeździ, ale tutaj logo... Ale logotyp, ale logotyp idzie, nie? No. O, cwaniaczek. Przejrzany został. A ty, orzeszku. Zamiast robić kanał fanzine, to nie, to Rafik Rafał, czy są zakwasy po wyścigu? Nie, troszkę, wczoraj troszkę czułem, nie? Ale dzisiaj nie, nie ma zakwasów. Ale, tak ale koszulka od razu do prania, nie? Ue, no, mokra była. A mi w ogóle dzisiaj na YouTubie przyszło powiadomienie o powtórce wczorajszego live'a. Dzisiaj ci przyszło, aha. No dzisiaj w robocie jestem, patrzę powiadomienie, mówię, co jest? No. Na początku myślałem, że znowu walnąłeś sobie streama, nie? Ale były wczoraj. Nie mogę oglądać, więc... Wczoraj ten Norsh Live, nie Norsh Live, to było jeszcze spoko. A Robert był? Był Robert. Kurwa, co tam się działo na tym, na... Wszystko się działo. Na tych formułach, tam to już w ogóle było. No tam się działo. Dobra. Rafik. A na Norwegii, bo nie patrzyłem, to wy jechaliście całą pętlę. Jaką? Na poprzednim tym live'ie. Ten Nürburgring w Assetto. Nie, to było Assetto Corsa Competizione. No widzisz, Kasia. Właśnie, nie jestem sam. Kasi tak samo. Dziś, na drugi dzień przychodzą. Dobra. A to dziwne. Kasia, mi przyszło powiadomienie o powtórce. A to dziwne. O zapisie. A mówię, jeszcze raz, sprawdźcie, czy macie ten dzwonek ze wszystkimi powiadomieniami, bo... Znaczy, ja mam. Czasami tylko go trzeba odklikać i jeszcze raz kliknąć. Nie, Fancy, mi przyszło powiadomienie wczoraj, że live na żywo. Ale dzisiaj mi przyszło powiadomienie, że zapis, wiesz? Aha, że zapis. No to dziwne, bo zapisy są od razu. No, to, a że no ja wiem od razu, tylko dzisiaj przyszło, że o, tak sobie, o, cyk. Dobra. Wiem. No to coś jest, ten, wiesz, ten YouTube coś tam miesza. A, no grzebią, chodzi o coś. Co my teraz mamy robić? Zaczekamy. Palety, tak? O, na pewno będziemy lać kolejne szalunki, więc nie uciekajcie. Spór. A, tak, będzie jest tego sporo. I już Rafik sobie chyba nie pojeździ, mi się wydaje. Już nie, teraz my. No. Zobaczymy. No. Jak to nie? Jak będzie nic. Chyba, że po tym poziomie zero, nie? Mhm. A czy nie, no teraz to będą pewnie słupy do zalewania. Albo ścianki. Chociaż nie, słupów jest trochę. Dobra, ja sobie wejdę jeszcze. I ścianki też w sumie, no bo to są te szalunki. Mhm. To ja poczekamy, jak tam chłopaki zrzucą. Bo te pomarańczowe są właśnie do ścian, nie? Chłopaki, no, już godzina. Ja nie będę musiał niczego przekładać. Chyba nie. Ale powiem wam, że ten budyneczek to spory będzie. Ale już prawie godzina zleciała. No sporo było na tym 50 minut już no, zleciało. No. Ja nie przypominam sobie, czy ja to kopałem wszystko. Piotrek, We Are The Football jest w... będzie nagrany odcinek w niedzielę. I później będzie w środę. Także dzisiaj nie planuję. Już dzisiaj. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie. Ale będzie się działo. Mogę tylko powiedzieć, Piotrek, w niedzielę oglądaj odcinek, bo nowy sezon i dużo zmian. Mhm. Dlatego tak mogę zaspoilerować, ale więcej nic nie mówię. Tam Legia ma tego trenera nowego, nie?
Tak, znaczy wyrzucili na razie tego Rujanicza. Ten Portugalczyk już jest, dzisiaj został przez A serem. Właśnie, no to widzisz, mnie dzisiaj, ja nie czytałem, dzisiaj nie miałem czasu. A kogo tam na tego trenera? Ty mi teraz powiedz, jak ja się nie interesuję zbytnio piłką. Jakiś Czekaj, Portugalczyk. Napisz sobie nowy, na telefonie, trener, trener Legii. Tak, jedno będę... Wiem, że Portugalczyk. Gonçalo Feijó. Ale po polsku fajnie gada. Dziękuję. Co? Oficjalnie Legia ogłosiła nazwisko nowego trenera, Gonçalo Feijó. Został nowym trenerem Legii Warszawa. Portugalczyk podpisał z klubem kontrakt do końca sezonu 24-25. To był trener Motoru? Coś tam było właśnie, on już był właśnie w którymś... On został wywalony ze względu na to, chyba że on bardzo agresywny był i tak dalej. Coś tam mówili się w radiu. No to tam na Legię to się przyda, bo tam są takie gwiazdy. Wiesz, że popychał, coś tam było, czy lokalne gwiazdy. Wywalili właśnie. Ale po polsku ci, kurczę, powiem, fajnie gada. A to jeszcze nie słuchałem go. Difovert, siemaneczko. Quintus, ogólnie wiele lat w Polsce, dlatego dobrze gada po polsku. Wiecie co, bo Polska generalnie staje się dla obcokrajowców niezłym rynkiem pracy, naprawdę. Zobaczyli, że kasa ta sama. Mówią, że Polska staje się coraz bardziej taka właśnie dobrym miejscem do zarabiania kasy, no. Z całego świata ludzie przyjeżdżają. Mam pytanko. Chrupanie słychać? Delikatnie. Nie. Dobra, bo sobie chrupki jem. A wiesz co, Discord fajnie wycisza takie rzeczy. Tak. To jest tak delikatnie. On ma dobry, to... akurat Discord ma dobry tłumik taki. Budowa. Ja to jeszcze sobie włączyłem właśnie to wytłumienie tam dodatkowo. O, to ciekawe. Quintus, ale to napisz jeszcze tam ze dwa zdańka o nim, nie? To ja bym coś się dowiedział, bo ja o nim nie słyszałem, powiem szczerze. Rafi, jak to robisz? Ja nie mogę. Na naciskam tam. Z Josue mogą robić show. Jak to robię? Oj, tak. Pod menu kołowy ma coś takiego. Ja wiem, jak no kesty. Mam. No ja mam i naciskam i nic. I stoi jak wryty. U mnie jest wszystko okej. Okay. A emotikonki są, nowe rzeczy. Tańcząca królowa. O, Rafik się... A, kuźwa! I po premii. Ty, zobacz. Zobacz, jak ojciec tańczy. Po premii, on siedzi. A teraz pokażę wam bicepsa. O, teraz mi działa już. To biceps jest? Czek siedzi, a... Poczekaj, teraz zasłucham. Będę zdenerwowany. Foch. A ja mam focha. Później jak wy będziecie... O, to jest na budowie. Najlepsze jest na budowie siedzenie. O. Kasia, ja usłyszałam, czy słychać chlapanie. I tak się zastanawiam, jakie chlapanie? A to Damian, nie Damian, tylko Daniel chlapie. Nie wiem, co on tam chlapie, ale coś tam chlapie. No wiesz, ja mogę chlapać, ale ktoś chrapał niedawno. Nie wiem, gdzie? Bo ja nie wiem, o czym mówisz. Dobra. Nie, możesz je pamiętać, możesz nie pamiętać. Słuchajcie, musimy chyba zejść z roboty. Tak, a jak się wstaje, kuźwa? Dobra, wstał. Nie, do przodu, nie? Grafik, pospieszyłbyś się. Dobra, zejdźcie, bo ja już... Spacerkiem. Bo ja już mam ten... matko jedyna. Przygotowany... Oh, shit! Ale tego nawalili. Ja pierdzielę. Wieście jeszcze jedną... Shit! Ty, ja tu nie mogę zjechać teraz. O nie. Wiecie co? Ja bym na Pawła miejscu tak samo z góry lał. Te wiadro, aby dostarczyć. Ono chyba tam było właśnie, na tym manie. Właśnie, gdzie te wiadro jest? Albo kupić kolejne, na są groszowe sprawy. I dostarczyć na plac budowy. Bo my na pewno nie będziemy mieć zasięgu na wszystko. Przynajmniej no to, tutaj z tej prawej strony od budynku. No to dźwigowy niech jedzie po tego. Ja tu nie mogę wjechać w ogóle. No mówię, no nie wjedziesz, bo tam jest dość duży... Nie, wjechałem, dobra. A tak to on będzie tym wiadrem sobie wlewał. Ledwo. I on by tutaj fajnie sobie wszystko z lewej strony, od strony budynku wziął, nie?
Dobra, to ja biorę się za swoją stronę. Bo też mi ta ziemia też trochę przeszkadza, bo ja nie jestem w stanie się bliżej postawić. Dobra, dolejemy. Muszę go zasypać. Fancy, dasz mi uprawnienia? Tak, tak, już. Dolejemy. One line, załoga, Paweł. Proszę. Brakuje emotki z piwem, brakuje, brakuje. O tak. Masz rację. Ale Fancy, co ci powiem, to ci powiem, ale przy... Jak będziemy bawić się na tym DLC, no, no to tam to są duże rzeczy do roboty. Tak? Jeszcze większe? Ojoj, ojoj, Rafik, nie? Dobrze, że to powiem ci, powiem ci, ten żuraw ledwo starczą. Co ty gadasz? Mm-hmm. Aż tak? Mhm. Na wysokość. Zamówiłem bioderko do paczkomatu. Ześniło się? Tak. A z łopatką czy bez? Oczywiście, że z... Wszystko, komplet. A jaki kolor wziąłeś? Standardowy, jak żeby do żurawia pasował. Żółty. Poczekaj, a bo tu jeszcze kolumny są osobno, aha. Tak, ale już coś tam leje. Dobra, jeden mogę, tyle naleję. No, a co ty, czym ty lejesz? Gruszko. Ja pierdziele, wiedziałem, że on pójdzie na się wycwani. Ale poczekaj, jak ty to robisz? Ja nie wiem, no, przysunął się blisko krawędzi i leje, no. Ile a, wejdzie, to wejdzie. Dźwigu walisz. Gdzie dźwigu? No, na gruszce siedzi. Ale na gruszce tej dźwigowej. Nie? Zobacz, gdzie Rafik co robi. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. A już tepnął się. Ale on ze skarpy stanął najbliżej jak mógł i wlewał. Łuźwa. Mówię, Rafik jest taki cwaniaczek. Jak sarnia, kurna, aby oszukać. Sadek, widzę, że taki jest. Le. Pozytywny wariat. Sadek to taki spoceniec trochę. Jak wyścigi czy coś, nie? No, nie odpuszcza, tam nie chuja. Nie odpuści, nie. Nie chuja tam. Nie możesz być. Musi pierwszy i tyle. Pierwszy nie będziesz. Możesz się starać, a i tak nie będziesz pierwszy. No. No i czekaj, okay. Bo mi się tutaj już ten zasięg chyba coś kończy. Kurde. A, pusto. Dobra, ja muszę sobie... Jajaj. Nie w tą mańkę. O, Rafał, jedno na wieczór dzisiaj. Rafał, staczasz się, wiesz? Rafał, to chyba przez nas. Ja nie wiedziałem, że ty takie rzeczy robisz. O, ja nie wiedziałem. A był taki porządny człowiek. No. A na piątkowe VIP-y przyszedł i już nieładnie. Muszę sobie... Kurde, jak to? Co z tym ramieniem? A jeszcze mam trochę zasięgu. Czemu mi ta rura nie chce tutaj? Ajajaj. Dobra, tutaj Paweł, masz od strony budynku, to jest twoja. Dobra. Bo u mnie to jest max. A już bliżej się nie przesunę. To zaraz mi jeszcze powiesz, ja już to sobie skończę. Powiem spokojnie. Ile mamy? 74 fundamenty płyt. A do kolumn dacie radę dojść? 4, te co ja tu leję, za mną są puste. To jest mój maksymalny zasięg. Te 3 pierwsze tu od naszej strony ja wyleję. Widzisz, gdzie ja teraz jestem, nie? Nie, bo jestem skupiony na... A, żeby trafić. No bez widzieć. Ja mam świetny widok na Rafika.
No to po widzę, prostu jest mistrzostwo. Ja tak samo widzę. On tam wytrzyma, ale on tak no cicho się... serce. Cicho siedzi, skupia się, żeby trafić. Ale skumany trafia. Jakim cudem, to nie wiem. Patrz, jak on wylewa poza... Pokaż, czekaj. Poza kołnierz. Gdzie on to leje? Z tyłu za tobą. Trafik, jak ty tak wódkę wylewasz, to Oj. Aż mi cię szkoda. Oj. Wiesz, to inny materiał. To tamtego nie marnuje. Weź te kolumny cztery. Słuchaj, tamtego nie marnuje. Jak on tam wiedzie? Nie mam pojęcia. Dobra, to teraz się poprzestawiam. No, tu masz cztery są twoje, Paweł, bo ja nie wyleję. To na trzy dałem radę. Słuchajcie, mamy 85% tego dziadostwa. Nie no, wylewanie jest fajne, idzie szybko, fajnie. Nie, dalej. fajnie, też lubię. Ale budyneczek jest całkiem spoko, fajny jest. Rafał! Damian to teraz całymi dniami w robocie siedzi. Tego nie odwiedzisz za bardzo. Musi dwa tygodnie odrobić swoje. Dwa miesiące? Jakie dwa tygodnie? Ile? Dwa miesiące przecież on by miał L4. Tak, dwa miesiące. No, on teraz zanim to odrobi, to nie wiem, czy go wakacje nie złapią. Może tak być. Słuchajcie, ostatnie procenty tutaj już tej praktycznie 3% zostały. Dobra, sobie troszkę podciągnę. A niech pracuje, chłopak, przynajmniej nie będzie się nudzić. Jeszcze gdzieś kurde, brakuje. Oj, tam chyba nie sięgniemy. Tutaj ta jedna ściana jest cała praktycznie wolna, ja tutaj muszę podjechać. To wiesz co, ja tam nie sięgnę, ja... Znaczy, ja mówię o tej stronie tutaj, od strony tych drzew, tego parku. Aha, okej. Jest cała wolna ściana, wiesz? Ja tutaj trochę wezmę, ale nie będę też dużo, może 3% starczy. A jak nie, to Paweł będzie musiał z góry. Rafik też tu nie wiedzie, bo tu brany ten płot jest, to... Chociaż u niego wszystko jest możliwe. Wszystko się może zdarzyć. O, kolumny już są. To gdzie jeszcze macie? Kurde, 1% jest. Wszystko będzie. Jest. O, zrobiłem. Ale ładnie pod piwnica wylana. Czekaj, ja teraz wyjadę. Tygrysek. Tygrysiak, sorry. Dobra, palety. Palety. Nie, wylewki betonowe. Oj, sporo tego będzie. Paweł, do roboty! No, poziom minus jeden. Kilka słupów betonowych. Można się tutaj w berka bawić na tych pomieszczeniach. Sufitu. Dobra, to ja sobie najpierw wezmę komponenty. Paweł, żeby ci nie było przykro, no. to ci pomogę. O kurde, już myślałem, że nie zaproponujesz. Ale co, masz tego dźwiga bierzesz? No sanego wezmę, no. Się rozstawię z drugiej strony. Tak, z Danielem to nam świetnie idzie. Szczególnie jak bierzemy dokładnie to samo. Dobre. I to bez umawiania się. Ty, ale Rafiku, co ty tutaj? Rafik cebulę burzyć. Zasypuje troszeczkę. Kuźwa. O, zaraz będzie siedział. Przejadę. Na boku. Przejadę. Między lampą a ławką. Kuźwa, nie przejadę. Znowu będę musiał gdzie nie robić. Łamiesz? Nie, ja nie lubię tej nocy. Ta noc mnie denerwuje. Za szybka. No, by to szlak. A ja sobie przejdę sobie z tej strony, od strony... Pierdzielone ławki niezniszczalne. Dźwigu. Ale macie tego towaru na tym składzie. No. O, przeszło. Ale to tutaj musi się... Okej, na te niebieskie pola, nie? Tak. No właśnie. No tak, one niebieskie.
To parę jest tutaj. Ja ci wezmę tego, poczekaj, ja ci wezmę tego buldożera może. Mhm, ja byś miał. Przestawię, odjadę do tyłu. W sumie ten DAF też by trochę... A tutaj nie wiem, bo widziałem coś takiego jak rozmowa głosowa. Coś a jest. Wrzucali takiego... Jest, altem sobie zobacz, wiesz? A. Dobra, ja mam dwie ręce zajęte. Dwie ręce masz zajęte, dobra. Tak. Nie wnikam. No wiesz, operator dźwigu ma... Nie no, operator to zdrowy. Musi mieć ręce tak. zajęte. Pan Sima przejechałem. Prawie. Powiem ci, prawie. Pod koła wchodzi, widzi, że duży... Co znowu, ja pierdzielę mi samo, by to szlak. Mogłem tego małego wziąć. Nie, czy będą pustaki tutaj, ja nie wiem, czy będą. A Rafik małe mieć. Może będą. Co, pustaki? Nie ma pustaków. Pustaki nie ma tutaj. Ale takie wiesz... Nie, tutaj głównie żelbet jest. Żelbet, tak, tak. Rafik, ciekawe czy ty sięgniesz? Ja się zem ciekaw. Co tu mamy? Dobra, paleta tutaj jest. Okay. Dobra, nie sięgnę. Ja bym może sięgnął. Dobra, robota na dwa dźwigi. O, wow, jaki tu wykop jest. A to dlatego, że mam dłuższego. No, nie chwal się, nie chwal. Nie chwal się. A jak się chwalisz, to pokaż. Chciałbyś, co? Nie. To co mówisz? No bo się chwalisz. A, że masz dłuższego. No nie widzisz? Zobacz jaka maszyna. My to jesteśmy walnięci jednak. A tutaj też jest grzecznie. Nie no, tutaj to jest przedszkole. Nie, Kasiu? Dobra, Daniel, nie zdradzę wszystkich tajemnic, kurde. To tylko dla wtajemniczonych. To Kasia ma ci jej autoryzować? No. Właśnie. Kasia musi z takimi wariatami żyć. Jeszcze nie słyszałem, żeby Kasia narzekała na nas. No, też nie słyszałem. No właśnie. Chyba dobrze. Czyli jest dobrze. Podoba się. Ale zawsze może być lepiej. Zgadza się. Ja sobie za... No co, chcecie tą nockę, czy nie? A zostaw, nawet światło jest okej. Okay. A to ty się bawisz w zmiany pory roku. No, bawię się... Tak, bawię się w Boga. Dobra, aha, teraz tak, drewniane belki. To tutaj jest zaraz, jest przy krawędzi. A ja wezmę jedną paletę metalową, okej. Okay. Jak tam kończycie już? A jeszcze macie dwie palety, dobra. Jestem ciekawy, czy od razu będzie, wiesz, dolania następny poziom? Ale to kombinują. Jest taka opcja, nie? Z tym stawianiem. Chyba nie można było ręcznie tego przenieść. No tak, fan sim na karki leci. Betonowe prefabrykaty, macie to tutaj na miejscu? Jest, to jest nie. Od windy, szyb windy. Stoi tutaj koło nas, Paweł. Widzę. Pewnie, że się można. Szczególnie młodzi się te gry się mogą nauczyć z tego tytułu. Jak no. się buduje domy. Mniej więcej oczywiście. No. W uproszczeniu, ale jednak. A to klatki schodowe jakieś albo szyby windowe. Tak, szyby windowe. Pojechałem po te części. Jakie części? Prefabrykaty. Czy zaraz, jeden na dwa? To są szyby windowe, tak. Rafik, mówiliśmy, że też te szyby. Mamy. Aha, to. Przełubione. Okay. Fancy, jesteś gdzieś tu pod ręką? Tak. Dafa trzeba przesunąć. A, to nie, to pod taką ręką to nie jestem. To ja sobie dam radę. Bo jestem dalej, wiesz? Dobra, to ja już. Bo ja rozstawiam skanie. Dobra. Weź on teleporty. Już tutaj sobie. Ale czekaj. Dafa. Ja już jestem, spokojnie. Dobra. Dobra, spróbujemy coś zrobić. Kurwa, mało miejsca, no. A weź Backspace'a. Nie, ma chcę się pobawić się. Już.
Wiedziałem. Betonowe ja elementy suficu. 21 sztuk. Oh no. Myślałem, że już nie, sobie... co to jest po 10 sztuk? 11. No to nic. To Paweł, ja biorę te bliżej mnie, ty te bliżej siebie są twoje. Ojo. Ojo. Się nie udało. Chwila, moment. Słuchajcie. Przykucie się na pompy, bo to na pewno trzeba będzie wylać. Tak, tak, no ja już pompę mam tam prawie rozstawioną. Sporo tego. A daleko nie trzeba nosić. Ciekawe ile pięter to ma, bo nie pamiętam. A to wyście wzięli na te, na w sumie na 3 dźwigi, tak? Nie wiem co Rafik robi. A tam jeszcze ten żółty dźwig jest. Ale to stoi, bo zasięg mały ma. To Rafika. Ajajajajaj. To na pewno nam da fazie mi przeszkadzać, coś mi się tak wydaje. No to sobie ustawiajcie tak, wiesz, w przeciwbieżnie. No to już do Rafika pretensje. Pretensje? Ja wam podpowiadam, kuźwa. Oni się za mną tutaj, wiesz, tak kamufluje. A to Rafik w tej betoniarce? Nie, tu już nie jesteś betoniarce. O matko. Nie, nie jestem. A tutaj Rafik z tej strony. Na 3 dźwigi? Mówiłem, że będzie mi. Rafik, uciekaj w prawo. Na 3 dźwigi, nie źle. Miałczek w prawo. Miałczek. W prawo, w lewo! Aby je miałczek, spier... Trzeba ci haczny, na pewno. Ale dobrze, że całego nie trzeba układać. Aby zabawy. Mam nadzieję, że nie muszę tutaj stąd zmykać. O, dobra. Nie, jest okej. No, obserwuję was z góry. Jakiej góry? No, masz sobie wysunąłem. To jest... masz jako kamera. A, taki. No. Taki sprycie. Takie cudy na kiju. Telefon mi się wyładował. Dobra, muszę do ładowarki rzucić. O, szkoda baterii. Oko po live doładuję. Ja nie pamiętam, kiedy mi się telefon rozładował. Dobra, teraz już tak. No to ładnie wam to idzie. No mówię, to jest chwila, moment. To są takie już klocki. Wylewanie najwięcej czasu zajmuje pewnie. O. Poczekaj, wezmę. Dobra, dobra, spokojnie. Tak, wylewanie... z wylewaniem się schodzi, nie? Dobra, ja poczekam, aż się chłopaki rozplączą. Kolizja jest, nie? Z tym, jest, z linami. Czuję czasem nieźle. No to dobrze, że jest, bo tak to by było bez sensu. Mhm. Ale szyby zostały. No muszą. Tak, muszą. Tak. Będą pewnie drugie jeszcze, nie? Łe, to tutaj będzie trzy, jak lekko. Pierdziele. Ta tam, Rafik. Ale się rozbujał! Kierunki. Jak się rozbujał! Lewo to lewo, prawo to prawo. Ostatnie jest mój. Nie, w lewo to w prawo to w lewo. A to. A Rafik, ty grasz na klawiaturze? Tak. Ja też. Dobra. Lejemy. Paweł, bierz się za gruchę. Bierz się za gruchę. Boją. Bierz się za gruchę. Aha, ja sobie złożę, chowam podpory, żeby było miejsce dla Dafika. Tutaj wiesz co fajnie było, jakby ten podniósł na przykład Rafika betoniarką, dźwigiem. No niestety, nie przewidzieli. Ale nie przewidzieli ale takiego ten, trybu. Ale są takie budowy, tak, gdzie biorą... Tak. Pewnie, że są. Tak, to te są. Wielkie, te... Burj Khalifa i tak dalej na pewno była w ten sposób budowana, nie wiem, że nie. No weź, wpompuj beton na 500 metrów. Ale to są takie specjalne pompy na półpiętrach i oni to tłoczyli. Bo ja oglądałem reportaż jakiś. To są takie jebitne agregaty,
pompowe. To chłopie, to nie wiem, czy to jak dwa samochody osobowe. No bo człowieku, weź przepompuj pod taką wysokość, no. Jeszcze beton, nie? Gdzie on jest gęsty. Jest gęsty, ciężki jest. Ciężki. No. Pan Simon wieleje beton. Dobra. Więc nie musi ładować. Ale wiesz co, nie pojawia mi się, nie zwiększa mi się ilość. Może ja muszę go przyjąć jakoś. Nie, a mi też nie maleje. Ale co się stało? Nic. Zasyp, włączenie. Aha, wiem o co chodzi. A teraz zobacz. Weź lej. Leje, ja cały czas leję. Nie, nie przybywa. Może nie jest zaimplementowane coś takiego. A ubywa ci? Ubywa mi. Może nie jest zaimplementowane do gierki. Czekaj, ja teraz nie będę lał? Nie. Niestety, coś jest nie halo. No nie jest trudno. Coś to nie działa. No ale szkoda, że faktycznie nie można tej... Mhm. Nie można, to nie można. Trudno. Dawaj, betonujemy dalej. To tak jakby, zobaczcie, dwie części są na ten beton, nie? Tak, no ja tu z Pawłem jestem na jednej, widać nawet, dzielone jest. Piotrek, ale my w trzech lejemy beton. Trzech nas leje. Są dwie pompy, jest jeszcze jedna gruszka. Wigowa. No, także nie, lejemy. No jednak połać jest spora. O, jest mega dużo. Teraz chyba tobie, Daniel, przybywa. Inaczej, nie ubywa. O. O, no właśnie. Ale to nie wiem dlaczego, bo u mnie to nie działało. Może dlatego, że kąt był. A, okej, okay. Dobra. Może. Może fakt. Ale lejesz? Leję. Ale nie przybywa, ale nie ubywa też. Chwilę nie lałem, wiesz? No to może dlatego ci działa. Ciortwie. Ale wskaźnik stoi w miejscu, nie? A poczekaj, wyłączę u siebie. No tak idzie ten wskaźnik, ale tak powoli. Beton spada piętro niżej? Nie, on się rozlewa na płytach tutaj. Kurde, by miał się... Nie, dobrze. Dobrze jest. Jest szalunek, no to gdzieś się musi zatrzymać, nie? Tak, całe płyty są, wiesz... Na te płyty lejemy. Zbrojenia tak zwana. Dragon, cześć. No, powinni dać rabat na taką ilość betonu, to fakt. Zgadza się. Ile tu ale metrów sześciennych? Już mieszki są wyrabiane. Tak. Sporo tego betonu tu się rozlewa. Ale idzie ładnie. No idzie. A ciekawe, wiesz, ile to ma pięter jeszcze, nie? Bo tego to my jeszcze nie wiemy. 30 pięter. Skończymy na 50 live'ie. Zaczęliśmy na 24, a... Teraz robimy piwnicę, później jest parter podzielony na dwie części, główne piętro na dwie części. My chyba lejemy parter teraz. Parter. Górne piętro jest podzielone na 4 części. Później jest ostatnie piętro. I dach. To myślę, że... A wyście panowie zrobili już na solo to, czy nie? Nie robiłem w ogóle tego, nic nie robiłem. Bo mnie... Ja nawet tego na Ameryce nie miałem, trochę inne było. Aha, trochę inne było. Coś z plażą, coś takiego. Plażę, żeś sypał?
Dobrze, gratuluję. Piasek sypał. Siema, Adam. Siema, Adam. Cześć, Adamie. Witaj, witaj. Cześć, Adam. Siema. Ale fajne zadanie. Ale zobaczcie, Adam, jest przy, Adam Dziunia Turbo. Jest i Dziunia. O, i cześć, Dziunia. Różowa Dziunia. Ale zobaczcie, siema, Dziunia. Przed Adam i od razu ktoś zjebkę dostał. Nie. A tak, a dostał. Zjebka była. Kurde, Adam skoczył od razu. Jeb, dziękuję. Jeb. Wyjaśnił temat. Ale u siebie na kanale taki grzeczny, spokojny, taki stonowany głos, a tu jeb. No wiesz, u siebie może, a tutaj wiesz, może pokazać co potrafi. No. Czekaj, damy wyżej trochę. Bo jak się prowadzi live'a, to się nie ma czasu na banowanie. Tak, to nie ma czasu, a tutaj może sobie... Tutaj sobie można się wykazać. Tutaj się można wykazać. No ja sobie, Marcin, wyobrażam, ile betoniarek by trzeba było, tak. A wiesz, to nie miesza, tylko to już maszynowo idzie. To tyle dobrze. W fabryce betonu. A jak było kiedyś, nie? Trzeba było samemu sobie wymieszać. Ja pamiętam, jak w Tarce kiedyś mieszali ten cement z betonem, z piachem. Tak. Jakby zrobili taką retromisję. Wymieszaj w betoniarce piach i tak dalej. Albo w Tarczce, kuźwa. Retromisja. Łamatko, to by tu godziny ludzie spędzili nad jednym z elemencie. Ale jedną płytę już mamy 80% polaną. Mhm, to naszą chyba tutaj. No właśnie, ja nie wiem, którą leję, który procent, ale jedzie. Nieważne. Nie, idzie spoko. A, Kamil, lepiej ci się pracuje. Opak, ja wiem, dlaczego to nie przybywa. Jak Rafik leje mi, a ja na przykład teraz nie leję. Bo Rafik przecież nie wlewa mi do gruszki. Tylko do czego? Do tego sypu. Do tego podajnika. Do tego podajnika, no. No, a to jest poziom w gruszce, tu na żółto co masz. No tak. Ale wiesz co, mi się tu nic nie pojawiało więcej, także... To byłoby logiczne, nie? No niestety, ja tutaj już nic więcej nie zrobię, ja muszę stąd wyjechać. Takie dziury gdzieś pozostawiał, jak tak nieładnie? Jakie dziury? O, zobacz. Są dziureczki. Dziureczki. Tam jest kawałek miejsca, to sobie wjadę. O! I tak zobaczysz, szkawka! Rano, my pracujemy. Komuś się kolacja chyba przyjęła. Piąta. No już piąta. Piąta rano. No i ładnie. Cały noc lania betonu. Jeszcze nie skończyliśmy. Piotr, maksymalnie 4 osoby mogą grać. Wspólnie na jednej mapie. Z jednej strony, no więcej osób nie miałoby co robić. Wiesz co, nie miałoby. To już jest czasami jest tak, że. No. Już ta czwarta to się tak trochę nudzi. Więc myślę, że to jest optymalna ilość akurat tutaj. No. Bo są takie tytuły, gdzie przydałoby się więcej. Na przykład ETS2, ten multiplayer, myślę, że minimum 16 osób, nie? No to tylko też obciążenie byłoby serwerowe, nie? No byłoby, oczywiście, żeby było. Ja myślę, że musieliby mocniejsze serwery postawić. By na pewno szedł. No. Powiedział, że on się pod tym nie podpisuje. O. No, Droździu, no lejemy, no jeszcze robimy na budowę, no stary, no już po godzinie nie zostawimy tego. Warszawę od razu nie zbudowano. Wszystko powoli po kolei. I Krakowa też nie. No. To nie Gniezno. Rafał, to nie nasze lata, to twoje lata. Akurat, musisz ty zaśpiewać. Kurde, fajnie to wygląda.
Tak pod słońce to tak aż się świeci jak taki jaki lód. Rafik! Pusto! Dobra, już. Polej. Mi się skończyło. Trzecia gruszka. Kurde, patrzcie, 90% już idzie ładnie. Ale i tak już zasięgu nie mam więcej. To jest mój maksymalny zasięg. Ja jeszcze delikatnie mogę z tym opuścić, ale to... Więc albo się przestawiamy... Do parku musisz się przestawić. Tak, bliżej parku. A tutaj już musi Paweł sobie poradzić. Mhm. Tutaj ten cypelek jeszcze walnę i... Kurde, tam już jest 1% dosłownie. Brakuje. No tu ja już nie wiem, już nie złapię. Trochę niżej. Rafi jeszcze mi przyłożył w tyłek. 6 rano. Dobra. O, jest! 100%! Fajnie, się rozłożyłem i się skończyło. Nie, a tutaj mamy 94. No to tu już Paweł musi, bo ja nie mam zasięgu. Ja tam też, a ja też nie mam zasięgu. Dobra. Ja tam też nie wjadę raczej. Siema Darek. Darek, gdzie jest Darek? A jest Darek! Dariusz Darek. Jest! Witaj w klubie! Siema Darek. Siema Dariusz Darek. Nasz komentator. Komentator sportowy. No, wczoraj był komentarz. Dobra, ruch jak już zupełnie, ale... No, jak zwykle, To muszę zerknąć. Nasze studio dojechało. Mobilne, ale było. Tak, ostatni procent. Junia pisze, serwer na tryb konwu jest u hosta, dobra. Czyli tego, co rozpoczyna sesję, nie u SCS-a. No, ale tak, ale na 8 osób, nie? Maksymalnie. Dobra, ciężaróweczki wjeżdżają. O, ja zwyczaję. Ładuneczki, dobra. Wylej ściany. Dobra, lejemy ściany. Ładnie to wyglądać będzie. Mhm. To ja robię to Rafik. Dupę wjeżdżę cały czas, jak tak możesz? O, Rafik, coś się tam kurde ciągnie do tego. Ale tylko do mnie. No, kurde. Podejrzany jakiś widocznie jesteś w jego typie, no. Wiesz co... Piekło mi, Rafik, ale nie skorzystasz. Mateusz, witaj. Nie będę dawał ci. I słupy jeszcze, ta? Tak, jest. Okej, okay, mamy zasięg. Okej, okay, jest. Dobra, Rafik mi nie pomaga. Macie dostęp do wszystkich słupów? Na razie ja mam do tych z przodu. Ty musisz te w środku leć. No. Lej tam, gdzie chcesz. My się dostosujemy. Bo ja ten... Nie, no, ten chciałem leć tam, gdzie wiem, że wy nie dostaniecie. Tak. Dokładnie tak. Tak. Trzeba się dzielić. Kurde, coś nie mogę trafić, no. Oj. Ja tutaj te wszystkie supy koło mnie walnę. Dobra. Bo jest zasięg, okej. Dobra, tu ulałem. Ulało ci się, mówisz? Ulało mi się. Elementy betonowe to trzeba rozstawić jeszcze. Tak, to a tu... To nie wiem, dźwigowe. Albo stanego weź, masz wolne. Bo, o kurde, ja już zasięgu nie mam tutaj. Jeśli mogę poprosić o zastępstwo? No. Kuźwa, ja tutaj nie sięgnę już. Musisz dobra. Schować. Nawet schody zrobili. Nie tylko winda. Oho. Znowu się zawiesiłem chyba, co? Nie, jest okej. Okay. Ruszyłeś. Tak. No idzie ta budowa, idzie. Rafik mnie jeszcze przetrąci.
Tak, i widzę tylko paleta. Leci! Leci. Pan z kim, to rób ścianki, ja lecę ze słupkami. Dobra, spoko. Czekaj, ja tylko muszę się podnieść. Kurna, co ty jak, myślisz tu robisz? Jak tym żurawiem. No, trafik. Trafik trochę kręci się. Kurwa, nie w tą... Dobrze, niech robi. Coś musi robić, nie? No. Kuźwa, za wysoko? O, prawie była, prawie była. No jak jest kasa, to idzie robota. Pewnie, że idzie, no. Kasa jest w naszym budżecie. Na takie budowy. Jedna rzecz tylko w tej grze nie działa. Co? Wiercenie. Może poprawili po tym update'cie? No oby, bo nawet na singlu spierdziło się. Mówisz tą wiertnicą? Otwier- tak. No słabo to tak coś działało. Ale mega zajawka. To było dobrze, tak. Mega zajawka jest, ale jest tak spierdzielone teraz, że... No to słabo. Że oni są... Paweł, wszyscy... Aha, dobra, ty... Nie są w stanie tego ogarnąć. Ja nie wiem, co oni... Co to w tym takiego... Ale to było po tym chyba, jak robili modyfikację tego, tej ziemi, że lepsza fizyka ziemi. Chyba tak. To się chyba spierdzi. A bardzo możliwe, że to się jedno z drugim gryzie, nie? Bo jednak ziemia jest bardziej wymagająca, a to tam się gliczuje coś, czy jakoś tak. A taka fajna zajawka jest na tym. Bo se kręcisz, piasek musisz wywalić. No to słabo, że to spierdzielili. Siemka Phantom, cześć. Cześć, cześć. Siema Phantom. Siema Phantom. Dobra, ściany widzę już są. Też kolumny, sorry. I ściany. Ściany 85%. A, bo tu jeszcze kolumny były. Gdzie tu są jeszcze ściany do lania? To tam od mojej strony, wiesz? Robisz to do... tam, dobra. Tak, tak, tak. Już widzę. Dobra, bo ja tutaj już nie wyleję, nie? No, ja tu wezmę. Tutaj mam jeszcze taki kawałeczek mały. Ale myślę, że to jak co zrobi Daniel, to tak. Chyba starczy jest. Też mi się wydaje. Ale jeszcze jak straci... A jeszcze kurde brakło betonu. Kurde, tutaj bym sobie, ale... No mnie często tak tym brakowało, 99%. Jep. Brak. No jest, okej. Okay. Dobra, super. Teraz, i teraz coś... Schody! Schody, prefabrykowane tutaj z przodu. A gdzie one są? A gdzie one są? Tam gdzieś? Nie wiem gdzie. Ja ich też nie widzę. Może to je przywieźć. O co? Odlany wcześniej element. Nie, są. To jest to, co kto to ma na tym dźwigu? Nasany ma? Ja. Rafik. A, no to jest to właśnie. Płyty, a, dobra. Te. To ja jest to. Gdzie to jest? Ale rozbujał. Rafik, nie popsuj. Jeszcze jeden. Masz jakiś znacznik? Bo tutaj nie widać tego. Tutaj jest. Mam. No tak, bo położyli na tych płytach betonowych. Aha. No ja mam z kamerki górnej, to fajnie to widać. Rafik robi schody na wejściowe. Będzie można wjechać samochodem. No, schody wejściowe i ściana, jeb. Dobra, i co teraz? Dalej po tych schodach? Oczyszczam obszar budowy, czyli... Ale to poczekaj, ale to dafa. Już idę. Dobra. Moja betoniara. Tak. No i właśnie, wtedy by się przydało. Bierzesz dźwig i przestawiasz sobie ciężarów. A, kojarzę, Rafał, ale to wiesz co, wrzuć na Discorda Wipowskiego te wszystkie informacje, takie szczegółowe. Co, jak, do kogo i na jakie hasło. Na hasło Rafał Milkę, zniżka jakaś tam czy coś. A, bo ty coś gadał ostatnio. Tak, odnośnie muzeum, no. Mhm. Droździu, to jest muzeum.
Okej, okej. Teraz mamy szyby dalej. Budowa do góry to szybu. Biorę do spory ten obiekt, no spory. Może nie jakiś tam, ale do spory. W końcu muzeum, nie? O, muzeum to muzeum. I to jeszcze miejskie muzeum. A co po tych szybach windowych będzie teraz? Paleta elementów metalowych, drewniane belki, komponenty sufitu, siatka zbrojeniowa. Czyli zaraz będzie kolejne lanie. No to Rafał, jak będziesz miał info konkretne, to napisz na Discordzie VIP-owskim, żeby każdy mógł skorzystać. To będzie chciał oczywiście. Idziemy sobie już obczaić, jak to wygląda to. No, parę ścian już stoi, nie? Już idziemy na piętro, teraz jesteśmy na parterze, idziemy na piętro jedynkę. Idziemy na jedynkę do góry. Fajnie to wygląda, mi się tu zawsze to podoba. To jest chyba najlepszy symulator budowy. Taki współczesny, nie? No. Najwięcej maszyn, najwięcej tutaj tych technologii budowlanych jest. Najbardziej uszczegółowiony. No taki najbardziej szczegółowy, nie ma chyba bardziej szczegółowego symulatora budowy na komputery. Mamy jeszcze licencjonowane tu maszyny, kurde, naprawdę fajnie. Same licencje, ile musieli pracy włożyć, żeby w ogóle je zdobyć. No, dokładnie. Wykonać... ETS, jak długo... Bardzo długo. Swoich... Bardzo długo miał tam jakieś te Ivedo no. I tak dalej, nie? Majestic, to... Majestic, Ivedo no, i tak dalej, tak. No. Już jedynka to są tylko ich. A tutaj masz wszystko licencjonowane. Dafy, kurna, Sany, Kramery, JCB. Matko, 20 jest, ja cię pierdolę. Dariusz, dokładnie. Zjedziemy się, zrobimy live'a z muzeum. No. Gdzie się spotykamy? W muzeum. Jeszcze parę palet, tak? Ja zostało. Robię ostatni komponent. Daniel, tego już nie bierz. Odszedł. O! Rafik. Noc w muzeum, tak. Tak jak film był, noc w muzeum. Tak. A kto będzie dinozaurem? I jeszcze drewniane belki. Dinozaurem to będzie. Spartan. To w sumie dziadek, no tak. Spartan będzie, biorę będzie belki, dinozaurem. Dobra, belki bierzesz. Dobra, tego nie ma, bo byś obraził jeszcze. Elementów metalowych raz. No, nie wiadomo czy nie ma. Nie, znaczy nie pisze, ale... Na pewno jest koszyk kuzio na głosowy. Aż nie, bo jest 4 osoby chyba. Nie, na 8 osób. No zobaczymy, informacja ratownicza, jak może wyjdzie, zobaczymy. O, o, już jesteście o. blisko, już jesteście blisko. Ostatnia paletka. Ostatnia paletka. Ready. O matko. Płyty. Rozkładamy, no to dźwigi pracują. Dobra, biorę ze swojej strony. A teraz mniej, tylko 13. Bierz co chcesz. Nawet deszcz. Biegnę dalej. Może do tego sobie wezmę ten dźwig. Bo ten dźwig w ogóle on źle stoi, mi się wydaje, ten mały. No bo odlewa haczy. A, on tu źle w ogóle stoi. Ogólnie to jest mało miejsca na cokolwiek, bo ten park przestawia, przeszkadza, sorry. Jezu, jak byście tu wjechali tym? Rafika się pytaj. Ja się spróbuję zaraz pić. Ja bym się postawił o tu. Bierz, Paweł. Biorę. No, ale dzisiaj serwer w miarę... Nie, dobrze jest, wiesz, bo ostatnio był problem, ale dzisiaj jest okej. Okay. Może ten patch znowu coś naprawił. Może.
Po mnie stabilnie na żółto. Ale klatki stoją... stabilnie na żółto. Klatki stoją fajnie. Mi stabilnie stoi... znaczy... klatki stoją 60. Jak to woli. O kurde, dobre to było. Dobre, dobre. A, bo to nie to, kurde. Ja ruszam chyba nie to, co trzeba. Już nie myśl o staniu tak do... Tak, widzisz, się tak... Dziunia, what? Mabuno. No, takie głupotki to wy, kurde, szybciutko podchwytacie, kurde. A ja? Wystarczy jedno złe słowo. Wystarczy, że się przejęzyczysz i już jest słabo. Każde słowo zostanie wykorzystane przeciw tobie. Tak. Tak. A wszystko jest nagrane. A wszystko się nagrywa. O, ja tam nie sięgnę, będziecie musieli chyba ten... poprawić. Poproszę. Dobra. Tutaj dźwigowego, ja tu zostawię. Okay. Na tym. Nie, czekaj, tu no nie zjadę. Poproszę o podstawienie. Nie? No bądź za daleko stanął. No, jeszcze niżej pan stanął. Jeszcze, o. O, gdzieś tu. Bo ścikuję w rynku stanął, koło tego kościoła praktycznie. A to jest ten kościół, co myśmy robili, tam ten dzwon. A, tak, ten dzwon żeśmy robili, no. Katedra. Dajcie mi jednego klocka postawić. To musi się bliżej postawić. Znowu dwuznacznie, kurda. Ja pierdzielę, co tu się dzisiaj dzieje? Kurde. Ty musiałbyś się bliżej ustawić przede wszystkim, bo jeszcze w tym rynku stanął. Ale tutaj jest bliżej, tak może się mi uda. Nie wiem. Nie, raczej... Ekipa ma ubaw chyba przed monitorami. No, mają dzisiaj ubaw, tak. Ma błąd. Nie, dupa. Temu... Dupa marmolada. O, na ziemi. Darek, wygrałeś dzisiaj. No, jest. No cóż. Trzeba mieć ten jeden dzień w roku. Ej, nudno nie jest. No nie jest. No fuck. O kurde. Była emotka z piwem? No może była. Oj, tam już nie wnikaj. Dobra, idę na swoją pompobetonę. Dobra. Będziesz pompować? Będę pompował dzisiaj. I... lejemy. No to pompujemy, chłopaki. Pompka, dawaj. Lecim. Dobra, ustawiamy się, rozkładamy. Dziada. Otwórz dziada. Otwórz dzioba. Otwórz dzioba! Ja pierdzielę. Nie będę ci dłużny. To powinno być o 22 dzisiaj chyba. Ale przepraszam, live jest plus 18. No jest, jest jak byk. No to podstawka jest. Każdy wie o co... jak wchodzi, to się wie, na co pisze. Oczywiście. Nie? Ale idą te procenty. No jak stabilnie, to tak. Ale leci tego betonu tutaj. W ogień krzyżowy idzie. To zalejemy szybko, mi się wydaje. Nie, to jest mały element. No jak teraz lecimy już na 4 osoby? No, jak, czekaj, jak na 4? No, bo Rafik też. A, też sobie wziął to wiadro. A to na dwa wiadra lecicie? Tak. Fajne, bo dość pojemne są. Ile tam wchodzi tego betonu? Trochę. Trochę jest. Takie półbetoniarki. A, bo ja mówię,
mówią, że idą na dwa wiadra, ja nie widzę tego drugiego, a tu za mną, kurde, Paweł, taki cicho-ciemny. Dobra, tutaj to już lałem. Podnoś laufa. A ten znowu, kurde. Ty dzisiaj masz jakiś dobry dzień na takie... Ja pierdzielę. Wody. A ty masz cały czas skojarzenia głupie. Ktoś musi. Damiana nie ma, to muszę go zastąpić. No nie ma dzisiaj Damianka. Pozdrowienia oczywiście, jak będzie oglądał. Zawsze pozdrawiamy Damian. Damian dzisiaj musi ten... wyrobić normę na fajerze. A, Kasia, my dzisiaj zalaliśmy formę, mówiąc krótko. Oj, tak nieźle. I to nieźle. Fora poszła. Taką ładną foremkę. Ej, zaraz, 95. Coś się Rafik mało odzywa teraz, nie wiem o co Rafik chodzi. Taki... Zasłab czy tam coś, nie wiem. Nic nie zasłab. Nie wiem, szykujesz jakąś mowę, Rafik, czy co? Przygotowuję mowę. Piszę. Piszę mowę przewodnią. 99. I... Setunia. Jest Setunia? Jest Setunia. Ja. Setunia zawsze musi być, Setunia zawsze dobra. Ja już się usuwam. Gdzieś walło. Mam ręce. Będą czworaczki, bo w czwórkę lali. Dobre, dobre. Dobra. Elementy jakieś. O, jest tego, słuchaj. To jest chyba jedna z tych, z takich... No jeszcze lejemy, kuźwa, nie zwróciłem tak, uwagi. Tak, to jest jedna... A ja się odsunąłem, bo tak patrzę, wiesz, że tutaj palety jakieś muszą się ustawić. To jest jedna z budów, gdzie tego betonu chyba idzie najwięcej. Mhm. Ja tutaj odsunąłem się, bo mówię, tutaj przeszkadzam, żeby Pawłowi to nie zawadzać do palety. No bardzo ci dziękuję. Ale tak zostaję i się patrzę w telefon, nie? Ja tych słupów nie leję. Nie zwróciłem uwagi, że ty już są szalunki. Tak, one już z automatu. Kolejne ścianki. Mówię, w telefon się patrzyłem i nie zwróciłem uwagi. Jak na tym, jak na skrzyżowaniu, kurde, albo na jakimś pod światłami stoi, w telefon się patrzy, tam się zielone, wszyscy. Nie. I on ruszy, a za chwilę czerwonej. Teraz mandaty są za to. Nawet. No pewnie, że są. A skurczebyki stoją, kuźwa, albo dronem latają i łapią. Tak, dronem teraz też widziałem, policja lata, no. No albo... fajną mają zabawę. No. Kurde, mógłbym tak polatać, jaki dron na co nie wiem. O, ten jest do wyjęcia. To jest takie malutkie te drony, są, kuźwa, byki nie są. One dosyć wysoko latają i ich nawet nie zobaczysz. I nie usłyszysz. Z samochodu. Nie, bo jak jedziesz samochodem, no to jesteś skupiony raczej na czymś innym niż wypadkowaniu. Ale one bardzo wysoko latają dosyć i prawie ich nie widać. One mają dość duży zoom, tak? Tak, tak. Dobre kamerki mają. A ciekawe, czy oni muszą w dron radarze sobie... Ja nie wiem, czy oni muszą to zgłaszać, wiesz? Bo wtedy jedziesz po ulicy... Ale kto tam na dron radar patrzy, nie? Często koło Piaseczna widać ten, właśnie dron. Tak? Latający, tak. Ale tam na tym dużym skrzyżowaniu, z Okulicką? Wiesz co? Bardziej tutaj przy tym centrum handlowym muszą Piaseczna. Aha, tutaj, okej, okay. Dobra. Tak, tak już widziałem. Wiem. Akurat za to jest chyba 1500, nie? Nie wiem, ile tam. Za to, że w telefonie siedzisz, nawet na czerwonym. Znaczy w ogóle chyba nie możesz, nie, używać telefonu. Tak, ale nawet... W ogóle nie możesz telefonu trzymać. Nie możesz trzymać, tak. Ale CB radio dalej można. Można. A,
Ale zobacz, ale jak masz ten taki, wiesz, ten tablecik w samochodzie, to możesz go używać, nie? Bez problemu. Ja mam i mam to w dupie. No, ja też właśnie mogę sobie... Ale 12 cali. I na tym możesz, telefonu nie możesz, a na tym tablecie możesz, nie? To jest, tak. To jest głupie. Ale wiesz, to jest wkomponowane w samochód, nie? Darek, no niby teoretycznie musisz, no ale... Teoretycznie musisz, ale pytanie, czy te drony policyjne muszą być... Czy oni zgłaszają na dron radar te latanie? Chujwa, jest ich trochę. Aha, tu już jest wylane. Dobra, ja robię te słupy. Teraz słupy zostały, tak. Paweł... ja co mogę, to te też słupy, pomogę. Te słupy od zewnątrz też są, nie? A to Rafik tutaj wleje obok mnie, okej. Okay. To ja też tu nie jest proste z tego lać tam. No wiem, dlatego też ci pomogę. Ja też, to co mogę, to będę też pomagał. Mhm. Bo trochę tych kolumn jest. Kolumn jest. O kurde, muszę za ten, załadować. To ty buja, nie? Nieźle tą. Buja tą parówą. My też tak fajnie mamy, bo to tylko pińcówka rury może się bujnąć, a oni mają całe to wiadro się na tych linach. Tak, dlatego ja mam te delikatne ruchy. No, dobra, Pik, ja tu już wezmę. Tam jedną jeszcze. A ta już nie. Jeszcze. Darek, spoko, możemy rozmawiać w piątek. A tutaj już dobra, idzie. To jest tych kolumn. No, jest, jest. Kurde, ten mój beton tam leci? Czy nie leci? Nie leci. No kurde, z mojej strony widać było obok, z boku. No też z mojej strony obok, ale mam znacznik zielony, wiesz. I... No ja wiem, wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy tutaj ta. Zgadza się, Michał. W Piasecznie jest centrum szkolenia policji, z tego co ja kojarzę. Prewencji chyba. Kurde. Nie, To jest. Ale wakatów mają mnie źle. Mysiadło chyba to się nazywa. O ja tak, Mysiadło. Fakt. O, zaraz sobie zerkniemy. Ale no i w Legionowie jest. Źle, i w Legionowie jest duże centrum szkolenia policji. To jest szkoła w ogóle chyba jakaś policyjna. Tak, tam jest szkoła chyba cała. No. Często koło niej przejeżdżam. Nie zaprosiliście. Jeżdżę na działkę. Na działkę? A, bo ty tam lecisz, no tak, ten, no, okej, okay, w tamtą stronę. Wolę tamtędy jechać niż jeździć siódemko. A, bo na rozkopana teraz, nie? Tak, rozkopana. A też nie mam filmik, zaraz będę wpuszczał z tego przejazdu tam. Siódemko, więc... Ale teraz masz jakiś filmik zrobiony? Tak, nagrywałem, więc będę chciał to zrobić. Ale z tych remontów? Z tych remontów? Tak. O, to bym chętnie zobaczył, bo ja będę się wybierał. Być może... Tam się jedzie z zygzakami praktycznie. Wiem, bo tak jechałem w tamtym roku. Tak jak po Łodzi. Jechałem w tamtym roku nad morze. Masakra była. Dobrze, że wyjechałem bardzo rano, nie? Ale tak już był duży ruch. Ile mamy? 83%. Gdzie są jeszcze? Rafik. Tak? Tutaj te kolumny następne już nie. Nie, do tych kolumn właśnie nie dotarłem. 88%. Jak nie dotarłeś? Nie jestem w stanie tym czymś trafić tam. Serio? No ja już muszę. Czekajcie, gdzie tu są jeszcze te. Z naszej strony tutaj są kolumny. Bo ja właśnie tak patrzę i nie widzę. Dobra, zaraz podejdę. O, ja tu widzę schody kolejne do układania. No i dobra. Jeszcze palety dwie. Dobra, to dokończę te kolumny. Bar Poniatowski. Serio? Nawet nie wiedziałem. Telefon w uchwycie, na telefonie w uchwycie możesz pisać, a do ręki nie możesz. Nie wiem, czy w uchwycie możesz, nie wiem tego. Nie. Tego to nie wiem. No jak się nie trzyma w ręku, a dotyka tylko palcem ekranu. No to może i tak, no. Nie możesz mieć w ręku.
Tak samo jest z tym tabletem, nie? Jak masz. Nie, no tabletem. Cockpit. Tak, w tablecie też tak cockpit, jest. No to tak samo, dotykasz tylko palcem, nie? No byłoby to nie tak. Byłoby to tak. Ale i tak patrzysz nie na drogę, tylko na tablet. Tak, tak, rozparaszasz się, no pewnie, jest... no. A jeszcze w moim przypadku, że na przykład ja muszę nawet tabletem sterować klimatyzacją wszystkim, to jest tragedia. A to jest jeszcze gorsze rozpraszanie, nie? Tak. Uwaga. Już jest, wiesz, nawyk już mam taki, że już mniej więcej wiem na ślepo gdzie kliknąć. No ja to mam jeszcze przyciski, to... No, no to... A tutaj u mnie jest jedyny przycisk, to jest tak, włączenie parkingu, ręczny... Wiem, na tablecie masz wszystko, no. Wszystko jest na tablecie, ale kwestia przyzwyczajenia. Kwestia przyzwyczajenia, no. I dobrego sobie, wiesz, po ciebie ustawienia, wiesz, gdzie to sobie, bo tam, wiesz, sobie możesz spersonalizować, gdzie na przykład klimatyzację, na którym miejscu, aha. w okienku i tak dalej. Więc o tyle jest. Cześć, Majku. Fajnie. Ostatnio gdzieś czytałem, że jakaś marka samochodów chce zrezygnować z ekranów dotykowych. I bardzo dobrze, bo to jest pojebane. Bo to jest pojebane, te dotykowe, no. Mhm. Kurwa, w moim przypadku wysiądzie mi ekran, ja nic nie zrobię, ja jestem goły i wesoły. Tak. No nie będziesz mógł sterować niczym, nie? Znaczy no, o tyle, na przykład Tesla, ci wysiądzie ekran w Tesli, nie wrzucić biegu, nie ani nic. Bo w Tesli w tych najnowszych już wszystko tak samo bieg wrzucasz do przodu. Elektronika. Pełna elektronika na ekranie. No. Nie ma żadnego fizycznego, a tutaj wiesz, jeszcze o tyle jest ten fizyczny. Wiesz co, ale tak oglądam różne programy motoryzacyjne i mam wrażenie, że chyba Unia nie to, że odchodzi od elektryków, ale przynajmniej stopuje bardzo mocno je teraz, nie? Tak Niemcy tak. Już wszystko, wiesz, ja słyszałem, że Niemcy już się nawet wiatraków pozbywają. No, ale oni, Niemcy to są w ogóle pojebani, nie? Mają do nas wiatraki znowu, żebyśmy my montowali wiatraki. Niemcy są w ogóle pojebani, bo oni elektrownie, kurwa, nawet te atomowe wyłączali, nie? Więc... A wstawiają węglowe. Bo to jest. A wstawiają węglowe, no dokładnie. A nam każemy likwidować. Nie pojebali, są mega, nie? No. Yes. Kurwa, polityki nie zrozumiesz. Dokładnie. No bo ja nie wiem, czy na świecie gdzieś jest jakiś mózg, nie wiem, ktoś, kto wie, co naprawdę tej ziemi dolega i jak ją leczyć. Ta, wie. Ona się sama wyleczy. Wiesz jak, wiesz przez jaki pryzmat? Przez pryzmat kasy, kurwa, wszyscy patrzą. A ja? To no. Wszystko jest kasa, to jest wszystko biznes. Oj, bo się woda skończyła, muszę sobie mać. A no. To jest wszystko biznes. Darek napisał, wyprowadzę was z błędu, w Piasecznie jest oddział prewencji policji, szkoła jest w Legionowie. A, widzisz. Mhm. No tak, prewencja, no, prewencja w Piasecznie jest, no. A w Legionowie szkółka. No tak. Ale tak mówiliśmy chyba, Darek. A, Rafik, bierzesz jedną? Dobra. Biorę. Nie co my tam jeszcze mamy? Tutaj na... A, belki! Tu są belki takie. Okej. Okay. Dwa budynki. Tak, jest, będzie połączenie z tą jakby szkołą, czy z czymś? No, z czymś. Internatem jakimś, nie wiem, co to jest. Albo stare muzeum. Dobra, przypominam sobie, wybudowałem to i całą ziemię sprzedałem. Nie no, Darek, zgadza się. W ogóle myślę, że... Ale wiesz co, jak przejeżdżam, Darek, obok ludzi, to kurwa wszyscy w telefonach siedzą, w samochodach, nie? Kierujący. Albo większość siedzi. No to ja wam dzisiaj powiem, jaką ja miałem sytuację. Jechałem sobie do sklepu. Przede mną jechał typek. Wiadomo, prędkość była 50. I skurnol, kuźwa, wyłapał miejsce parkingowe. Nawet nie wrócił kierunkowskazu, ani nic, tylko na pełnej piździe, za przeproszeniem, wjechał w to miejsce parkingowe. Także u mnie dobrze miałem systemy, bo kuźwa, nie zdążyłbym wyhamować. Nieźle. Auto samo zahamowało, o tyle dobrze. Trzymaj. Nawet nie miałem czasu. Nowe auto. No ktoś takiego nie ma. No. No to dzwon. Bę. No co sobie. I się odbijasz tak jak my wczoraj od bandy. Ale mówię, takiego Piotra nie miałem dawno. Tak, Piotrek, wiem. Szczytnie to jest chyba oficerska szkoła polityczna. No, że działały. No więc nie miałem czasu nawet na reakcję, bo on tak nagle jeb.
Dobra, ostatni ten, szyb. I co my raz robimy? A nie, 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 nie. Jeszcze sufity i siatki. No. Lecimy kolejne piętro, nie? Słuchajcie, jest 20:30, dwie godzinki. To może zróbmy jeszcze, może jeszcze jedno pięterko i... Myślę, się to przykryjemy, nie? Wiecie co, bo 50% mamy. No, to będzie takie dobre. To będzie dobre. No, dobre. Dwa live'y. Teraz tak, już no. Pójdzie szybko, nie? Tak, rozrzucimy sobie to na dwa live'y, no dokładnie. Mhm. Po co? Teraz praktycznie robimy to samo. Ściana, sufit tak, i to ściana, wszystko, sufit, nie? No. No i będzie dekodar jeszcze. Coś nowego. No. Wie, nam wciskają ten wiatraki, a Niemcy sami je likwidują. No da, pojebane to jest. No bo oni wiedzą, że później jest z nimi problem. A co, no, co z tym robią, więc no, no niestety, no widzisz, kasa. Kto się z kim dogada i kto ma udział w czymś. No niestety, no tak jest. Takie jest życie, panie. Tak samo jest z tymi, z pompami ciepła. Teraz tak do wodór, wodór szli bardziej. No. Niech już lepiej nigdzie nie idą. Ale widzisz, wodór znowu jest uniwersalny, ale na razie jest ciężki w ogarnięciu, no, ale fizycznie. Ale są też kwestie opracowania technologii. No właśnie, tej technologii nie ma na razie, nie? Dla wodoru. Znaczy jest, ale ona jest słaba, no. Jest technologia. Słaba, no ale jest słaba, no. Kosztowna. Kosztowna, ciężko przechowywać, jest ciężko to przechowywać, duże zbiorniki, ciężkie. Bo wodór można tankować jak LPG. Tak. I samochód nawet tej starej generacji jest w stanie na tym wodorze pojechać. Pewnie, że tak, tylko... Wystarczy tam... Chodzi o to, że koszty tego wszystkiego są mega, nie? No i przede wszystkim on jest też bardziej łatwopalny, nie? Bardzo wybuchowy. No. Wodór jest wybuchowy. No ale wybuch jest czysty. No jak pierdolnie, to faktycznie jest ekologiczny wybuch, tak. Ale to jak już pierdyknie, no nawet nie ma co, ty tak samo nie musisz ani do urny się spalać, ani nic, bo już cię spali. Tak, to w zasadzie już mogą cię, z miotką cię od razu tylko do urny wsypać. Odjeżdżaj. Prosimy ten, Daniel. Już. Tak, pompo, tak. Czekajcie, spadnę. Wow. 21. Kurde, dużo. Wiecie co? Mam pomysł. Słuchajcie. Mam pomysł na dzisiejszy ten, na tą naszą dzisiejszą końcówkę. Rozłóżcie tylko płyty. Tak, a zalejemy już na A zalewać będziemy w następnym odcinku. Bo trochę z tym zejdzie, poczekajcie, no, ja wejdę tak właśnie. Samo na... A ja idę sobie popatrzeć, jak to już wygląda od środka, czy tam już są jakieś schody. Sany jest wolny? Czy nie to ma? Na razie chyba schodów tu jeszcze nawet... nie ma. Są tylko o, kurde, nawet co windy. No, szyby windowe, wiesz? Szyby windowe, tak. Jadę sanem zatankować, bo szyby tu nie ma plima. Szyby są. O, tak, szyby windowe są, no. Nawet fajnie wyglądają. Ale niestety, wiesz, schodów nie ma, żeby się dostać na... A nie, na są! Właśnie nie. Są, Rafik. Gdzie? Są, no poszukaj, są. Na mapie zobacz. A, tu jesteś, dobra. Nie, tutaj nie tutaj ma. Ja jestem. Na ten wyższy wyżej poziom nie ma. Tak, wyżej nie ma. Debargi, słupki. Pojawił się jak będzie ten strop. Tutaj jest jakieś rusztowanie, ale my nie wejdziemy po tym rusztowaniu. Rafik, dawaj na ten... Już jest, jasne. Na płytę, to się podniosę. Dobra. Aha, myślałem, że... No, powiem wam, że ten obiekt robi wrażenie. Mały nie jest. Mm. Budowaliśmy te lotnisko, ale lotnisko to było małe przy tym. Oj tak, dobra Paweł. Ale tu jest jeszcze jakiś ten. Ja muszę tam na sam koniec. I tutaj nie ma wyżej wejścia? Dobra, ja nie, też nie ma. Na sam koniec. Znaczy ja tutaj łączę się z tamtym budynkiem, wiesz? A, dobra. Ou! Spadłem tu. Pan z nim jedziesz na dach? No, pojechałbym. A czym? Chodź. No, na pewno tym. Macie gruszkę?
Dawaj na płytę, skakuj. A gdzie masz tą płytę? No, podpiąłem się na ziemi. Przed budynkiem? To już idę. Dawaj. Cię dźwignę. Dawaj. Tam już jest sporo wystawionych, więc... Jest gdzie chodzić. Masz gdzie chodzić. Dobra. Dobra, już idę. O, jestem na górze. Na samej górze. O, fajnie to wygląda. Nieźle. No, powiem wam, że dziś my zrobiliśmy się tam rozbija. Słuchajcie, sporo roboty. No, naprawdę, od wykopania, najwięcej z tą chyba dziurą się żeśmy bawili. No i dużo było lania betonu. I tych płyt też sporo. Ale beton się miło oleje. Ale... jeszcze zobaczcie, ile będzie tego lania i tak dalej, bo to jeszcze jest na stosie. Będzie, będzie. My mamy dopiero 53% tej budowy. Ja sobie samochód ustawiłem. Już na przyszły odcinek? Tak. No, jest tego sporo. Aha, tu jest jeszcze ta kładka. Tutaj chyba spadnę niżej, co? Jak przejdę? Kuźwa, ta. Tak, próbuj. Ta. Nie, nie, spada się. Z tego niebieskiego się spada. Tak. Na końcu nic nie ma. No. A wiesz, myślałem, że w grze to jest tak zrobione, że... że może... Czyli trochę realizmu jest. No jest, troszkę jest. Tam... niewiele, ale jest. A jest. Nie, no jest sporo, sporo jest. Tu jest ta kładka. Stalowa, co żeście ją stawiali tutaj? No. To już kończy. Jeszcze. Nie no, jeszcze parę płyt widzę jest. A to do mniejsze. Chociaż nie, jeszcze są dwie czy kilka długich. Dobra, idę sobie zobaczyć z zewnątrz, jak to wygląda. Nie no, fajnie, fajnie, fajnie. Słuchajcie, tak próbuję, żeby to mniej więcej raz na dwa tygodnie w środę się pojawiało. Dokładnie. No, bo wtedy tak trochę zatęsknimy za tym tytułem i jak się wchodzi, to aż się chce budować wtedy, nie? Zgadzam się. Także raz na dwa tygodnie będzie Construction Simulator kontynuowany. Tym bardziej, że Season Pack drugi już na pod roku. Nabyłem, tak, więc trzeba będzie poczekać, no ale do tego czasu... A ja poczekam na na wyprzedaż świąteczną Bożonarodzeniową. No, ale do tego czasu będziemy mieć tutaj co budować. Jeszcze przez DLC jest całe do grania. Jest jeszcze DLC do grania, więc będziemy mieć co budować tutaj jeszcze na kolejnych odcinkach. Ale fajnie, fajnie, dobra. Dużo wam tam jeszcze tych płyt zostało? A, jeszcze parę, nie. Cztery. Cztery. No, fajnie wygląda ten budyneczek, fajnie. Już tak zaczyna nabierać kształtów. Taki nowoczesny. No ładnie jest, ładnie jest. Aż jeszcze ma po jednej płycie. Ja sobie tu wejdę jeszcze. Oj kurde, skacz. No, kawałek tego budynku jest, wam powiem. Tutaj chyba no będą... prawie. Wiesz co, z przodu będą chyba przeszklenia, przynajmniej tak to wygląda. Tak, no tak, no, no, bo widzisz. Tak. I ostatnia płyta. I cyk do góry. I ostatnia płyta. Słuchajcie, mam pomysł. Słuchajcie, jak skończycie już tutaj, to chodźcie tutaj, wiecie gdzie? Może gdzieś tutaj przed ten. Tutaj jest troszkę jaśniej. O, między tutaj tymi dwoma dźwigami, tu jest jaśniej. Jasne. Chodźcie wszyscy tutaj. Remia?
No, ale... Tak, wypłata. Nie, nie. Podejdźcie tutaj, podejdźcie tutaj. Światełko zapalić. I teraz tak. FK, emotikonka i zróbcie... Czekaj, gdzie się siadało? Dobra robota chyba. Nie, czekaj, to przerwa? Potrzebna przerwa na dole. I siadamy. Rafik, ta, Rafik kuźwa tam tańczy. Makarenę. Jesteś szalona, mówię ci. Nie, on dobra, Rafik, siadaj. Na dół. No. I wszyscy siadają i tak się żegnamy. No powiem wam, fajnie, że dodali takie rzeczy. Głupoty, ale cieszy. Tak, dokładnie. Było z tą latarką, nie? Też taki niby smaczek. Tak, dobra, dzięki wielkie za budowę. Zapraszamy za dwa tygodnie na kontynuację budowy muzeum. A dzisiaj już tak mówimy. Dobranoc, cześć. Dobranoc. Dobranoc.